Dzień dobry Państwu. Otwieram zebranie mieszkańców miejscowości Rybice. Serdecznie witam wszystkich mieszkańców miasta Rybice, którzy zechcieli przybyć na dzisiejsze spotkanie. Witam panią burmistrz Teresę Bołowską. Witam bardzo gorąco. Proszę o brawa, bo to takie miłe, nic nie kosztuje. Witam pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Grzegorza Wojtanowskiego. Witam radnych miejskich, panią Zofię Kuklę, pana Andrzeja Jeziora, pana Tomasza Dudowicza i pana Marka Wycika. Witam również członków zarządu miasta Rybice, pana Grzegorza Gawrona, pana Szczepana Marcinka, panią Marysię Wikus, przepraszam. Pana Tadeusza Zegara. Witam również pana Ryszarda Chmurę, kierownika referatu komunalnego, którego zaprosiłam na dzisiejsze spotkanie. Witam dyrektorów placówek, które działają na terenie Rybic, panią Teresę Lisak, dyrektora ośrodka kultury, panią Marię Kamień, dyrektorkę przedszkola w Rybicach, panią Agatę Sus, dyrektora szkoły podstawowej w Rybicach. Witam również prezesa OSP, ale chyba go nie ma, jeszcze nie dotarł. Mam nadzieję, że przyjdzie dzisiaj do nas. Witam wszystkich, których pominęłam, ale chyba mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam. Mieszkańców powitałam następnie. Na protokolanta dzisiejszego zebrania proponuję panią Joannę Golec. Kto jest za tym, aby pani Joanna Golec protokołowała dzisiejsze zebranie? Proszę podnieść rękę, ponieważ musimy przegłosować. Jednogłośnie wybieram panią na protokolanta zebrania. Mam przed sobą protokół z poprzedniego zebrania, jakie miało miejsce w marcu. Czy ja ten protokół mam odczytać, czy przyjmiemy ten protokół bez czytania? Kto jest za tym, żeby protokół przyjęty został bez odczytania na dzisiejszym zebraniu? Proszę podnieść rękę ci, którzy są za. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Nikt. Wobec tego protokół nie zostanie odczytany. Przyjmiecie go państwo bez czytania. Jest do wglądu w każdej chwili w sołectwie. Chciałabym przedstawić porządek dzisiejszego zebrania. Pierwszy punkt, sprawozdanie z działalności zarządu miasta Rybice. Drugi punkt, wystąpienie zaproszonych gości, pani burmistrz, przewodniczącego Rady Miejskiej. Trzeci punkt, wnioski inwestycyjne do projektu budżetu na 2013 rok. Czwarty punkt, propozycja podziału funduszu miasta Rybice. Punkt piąty, przedstawienie zmian dotyczących wywozu śmieci w 2013 roku. I punkt szósty, wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś chce wprowadzić coś do porządku obrad? W takim razie przegłosujmy. Kto jest za tym, aby ten porządek obrad, który przeczytałam, został realizowany na dzisiejszym zebraniu? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Wobec tego porządek ten został przegłosowany przez wszystkich mieszkańców. Odczytam teraz krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu Miasta Rybice w okresie od marca do dnia dzisiejszego. Zarząd Miasta Rybice aktywnie uczestniczy w życiu społeczności Rybic, czego dowodem są częste spotkania mające na celu rozwiązywanie problemów mieszkańców. Pokrótce przedstawię więc zadania, które zostały zrealizowane w okresie do marca 2012 roku, czyli ostatniego zebrania, od marca 2012 roku, czyli ostatniego zebrania mieszkańców. Jak wiemy wszyscy, najważniejszym zadaniem naszej Zarządu Miasta Rybice jest organizowanie tak życia mieszkańców, aby nam się żyło tutaj łatwiej. W związku z tym podstawowa potrzeba to właśnie kamień i rowy. I tak w okresie tym wywieziono 157 ton ruszywa łamanego dolomitowego, tego drobniejszego,
o frakcję od 4 do 31,5 mm i 75 ton pluszywa łamanego dolomitowego o frakcji 31,5 do 63 mm. Pluszywo to, jeśli Państwo chcą, odczytam, na Jakiełowice zostało wywiezione. Nie wiem, przeczytać to, czy nie ma takiej potrzeby? Proszę bardzo. Pluszywo to zostało wywiezione na ulicę Leśną w ilości 12 ton, ulicę Słowackiego 12 ton, 11 listopada 12 ton, ulicę Fredy 12 ton, Łąkowa 13 ton, Przemna 6 ton, Boradińskiego 12 ton, Wiertla 6 ton, Batalionów Chłopskich 6 ton, Biecka 6 ton, Węgierska 6 ton, Bema 6 ton, Jastruna 18 ton, Łyczków 12 ton, Łokietka 12 ton i Podkarpacka 6 ton. To jest to kruszywo drobniejsze. Grubsze kruszywo zostało wywiezione na ulicę Leśną, to jest 24 tony, ulicę Łąkową 15 ton, Boratyńskiego 6 ton, Batalionów Chłopskich 6 ton, Biecka 6 ton, Łyczków 6 ton, Rolnicza 6 ton i Węgierska 6 ton. Tam, gdzie poszły większe ilości kruszywa, to są drogi, które się w tej chwili buduje, to są drogi wydzielone do osiedli nowo zbudowanych domów. Została ilość, te pojedyncze samochody zostały wywiezione po prostu jako uzupełnienie kruszywa, które już wcześniej zostało wywiezione. Druga sprawa to sprawa konserwacji rowów. I tak w tym okresie zakonserwowano, czyli udrożniono rowy na odcinku 2330 metrów, to jest ponad 2 km. I tak na ulicy Łąkowej na odcinku 500 metrów, na ulicy Bema 281 metrów bieżących, Strumieniowa 200 metrów, Książęca 220 metrów, Wyrwy 210 metrów, Batalionów Chłopskich 400 metrów, Łyczków 390, Fredry 52 i Słowackiego 32. Zostało nam jeszcze troszkę pieniędzy, więc dalej będzie kontynuowana praca przy udrażnianiu rowów. Jakie to będą rowy wybrane, jeszcze tutaj zobaczymy dokładnie, gdzie są największe potrzeby. Już tam wstępnie mam opracowane gdzie. Trzecia rzecz to Zarząd Miasta Legnice, znając potrzeby mieszkańców w zakresie dostarczania wody, postarał się, zwrócił się z prośbą do Pani Burmistrz o wyznaczenie środków na budowę studni na ulicy Podkarpackiej. Ta jedna studnia tam już jest. Ona jest dosyć zasobna w wodę, ale zdarzały się sytuacje, że mieszkańcy przyjeżdżali chcąc się zaopatrzyć i okazywało się, że ktoś wcześniej rano wybrał cały zapas wody. W związku z tym wybudowaliśmy drugą studnię, która jest obok tej pierwszej. Obie są w tej chwili pełne wody, więc myślę, że ktoś, kto potrzebuje jej do celów gospodarczych, spokojnie może podjechać i wody zaczerpnąć. Ta druga studnia będzie zaopatrzona tutaj w pokrywę. Tutaj panowie Bajorkowie obiecali pokrywę zrobić w czynie społecznym. Pan Wybel obiecał ją okuć, także będzie to woda w miarę czysta. Sprawa następna to również dzięki funduszom uzyskanym od Pani Burmistrz było możliwe udrożnienie ulicy na ulicy Partyzantów, udrożnienie drogi na ulicy Partyzantów, gdzie po 2010 roku powstało osuwisko i droga ta była nieprzejezdna. Wprawdzie to jest droga tylko do lasów, ale wielu mieszkańców Rybic ma tam swoje lasy i potrzebują korzystać z tej drogi, żeby wywieźć drzewo. I tutaj właśnie droga ta została udrożniona i przy okazji jeszcze poprawiono most, który tam jest również. Sprawa następna, Zarząd Miasta Legnice czynnie włączał się w dożynki, w organizację dożynek gminnych, a jeszcze czynniej w organizację dożynek parafialnych, które traktujemy jako dożynki Rybic. A więc to są dożynki skupiające mieszkańców naszej miejscowości, którzy spotykają się raz w roku, wspólnie świętują i Zarząd Miasta pomagał w organizacji tych dożynek. Ponadto stale nadzorował prace porządkowe na terenie rynku.
To znaczy dbaliśmy o to, aby rynek wyglądał czysto, oczywiście przy udziale służb komunalnych. Natomiast prace typu jakieś tam zgłaszanie wywozu śmieci przy cmentarzu czy coś innego, to są takie drobne sprawy, na które też trzeba było zwracać uwagę. Również pomalowane zostały przystanki autobusowe na terenie Rybnic, które były dosyć zaniedbane. W większej części poprzez chuligaństwo, uważam, dlatego że to nie był brud spowodowany zużyciem naturalnym, tylko po prostu skopane przystanki, poniszczone ławki, a więc odmalowane zostały te przystanki, ławki zostały pomalowane, również poprawione, zerwane zostały te wszystkie niepotrzebnie naklejane reklamy. Na tych przystankach jeden przystanek, który nie posiadał ławki, dzięki hojności mieszkańców został w nią zaopatrzony, ale o tym powiem później. Także przystanki są czyste, są pomalowane i już chuligani zaczynają nad nimi pracować niestety. Więc jeśli Państwo widzą, że młodzież niszczy, młodzież podejrzewam, bo nikt starszy nie wyskoczy, żeby kopnąć ten i zostawić ślad buta, to bardzo proszę o interwencję, dlatego że nie dopuśćmy do tego, żeby takim kosztem odmalowane przystanki od nowa były brudne. Zarząd miasta Rybnice uczestniczył również przy budowie dróg, odbudowie dróg batalionów Barbara, Wyrwy i batalionów Chłopskich. Starałam się być na miejscu, słuchać potrzeb mieszkańców, zgłaszać te potrzeby do pani burmistrz, która szybciutko reagowała na różne sytuacje. I myśmy tutaj właśnie w tej formie starali się. To jest takie, funkcja zarządu miasta jest trochę dziwna, to takie wtykanie nosa we wszystkie sprawy. I na tym to właśnie polega. Następna sprawa. Przy okazji robienia kanalizacji na batalionów Barbara zdarzyło się, że trzeba było tam pomóc wykonawcom przy mediacjach z mieszkańcami, usuwać skutki tych prac. Zgłaszaliśmy tutaj wraz z mieszkańcami prośbę do Rzecza Białej, aby dopilnował, żeby wykonawca pousuwał to wszystko, co niszczył w trakcie robienia tej kanalizacji tutaj do Rzeczy Białej. Interweniowało szybko. Myślę, że na dzień dzisiejszy te wszystkie szkody zostały usunięte. Ponadto z funduszy zarządu miasta Rybnice, czyli miasta Rybnice, sfinansowaliśmy busa dla uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej w Rybnicach, którzy pojechali na wycieczkę do Szczucina i do Pacanowa. To była jakby rekompensata albo docenienie wysiłku dzieci, które pięknie przedstawiły program na Dzień Matki, organizowany również przez Zarząd Miasta, i które wystąpiły, pokazując swój kunszt aktorski, i w zamian za to chcieliśmy im podziękować. Myślę, że stanie się to tradycją, że co rok pierwsza klasa będzie przygotowywać jakiś program, czy to na opłatek, czy na Dzień Matki, a my w zamian za to postaramy się im zafundować autobus, bus do Europejskiego Centrum Bajki, jak jest w Pacanowie. Dzieci podobno były zadowolone. Przyniosły ślicznego koziołka Matołka. Następna sprawa to jest dopilnowywanie i zgłaszanie ubytków w jezdniach. Dopilnowywanie, aby one były w miarę na bieżąco łatane. Następna to jest interwencja w sprawie uszkodzeń gwarancyjnych na Armii Krajowej. Tam po zrobienia asfaltu. W poprzednim roku okazało się, że w tym roku już zaczęły wypadać dziury, myśmy to zgłosili i ubytki te zostały uzupełnione, położone na pewnym odcinku nakładkę nową. Tutaj również włączaliśmy się w utrzymanie zieleni na rynku. Jak Państwo zauważyli, pewne klomby zostały troszeczkę zmienione z uwagi na to, że powymarzały rośliny, i tutaj wraz z panem Baszczewskim, który o rynek dba, staram się na bieżąco, żeby rynek wyglądał piękniej, żeby przynosił chlubę naszej miejscowości. Zgłaszałam również drzewa do wycinki przy poboczach. Zresztą jesteśmy w trakcie tych prac. Jeśli Państwo jeszcze mają jakieś takie miejsca, gdzie potrzeba przyciąć krzewy, żeby widoczność była lepsza, proszę zgłaszać dzisiaj po zebraniu. Pan Mura tutaj myślę, że z pracownikami usunie te skutki, te drzewa.
Poza tym braliśmy udział również w pracach przygotowujących do wycinki drzew na potoku Zarasowianka. Pracę tę prowadzi Zarząd Melioracji w Tarnowie. I tutaj właśnie przeszłam z panią z Zarządu Melioracji, z panią Gębicką, powyznaczaliśmy te drzewa. Teraz tutaj właśnie widzę, że są już pousuwane w miarę. Na tym odcinku potoku Zarasowianka jeszcze nie wszyscy wprawdzie to uporządkowali, ale myślę, że w trakcie będzie to również uporządkowane. Przy okazji udało się również troszeczkę poprawić wały Krzysta. Wie pan tutaj kierownik nadzorujący te prace na moją prośbę troszeczkę tam te dziury połatał, żeby nam woda nie przerwała wału przy stawie tutaj zaraz koło szkoły. Następna sprawa, zamontowane zostały również lustra na ulicy Piastowskiej w Podkarpackiej na tym skrzyżowaniu z Bukowiny i na skrzyżowaniu ulicy Wyrny. No i przy okazji zamontowaliśmy znaki drogowe, między innymi na rynku, które poprawiają bezpieczeństwo ludzi. Przeprowadziliśmy również mediację z właścicielami firmy Kambus, które miały na celu zorganizowanie dowozu dzieci, dojazdu dzieci do szkoły w Tuchowie. Rodzice zwrócili się z prośbą do pani burmistrz o interwencję w tej sprawie. Była taka możliwość, ponieważ tutaj ta firma, samochód z tej firmy stał tutaj w Rzepicach, więc okazało się, że jest opcja taka, że może i na 7 i na 8 te dzieci dowieźć. W tej chwili panowie są w trakcie załatwienia tej sprawy w Tuchowie. Myślę, że już wiem, że ze starostwa to wyszło i poszło jeszcze do prezydenta Tarnowa, bo to muszą jeszcze uzgodnić chyba zasady korzystania z przystanków na terenie Tarnowa. W związku z tym mam nadzieję, że tam się uda też przyspieszyć sprawę i że to szybciutko ruszy, może po 15 października, może pod koniec października, ale na pewno jest tutaj rozkład jazdy u mnie, więc jeśli ktoś chce się zapoznać, to proszę bardzo, Kambus przysłał, są tam autobusy dodatkowe. Sprawa następna, moje dziecko, czyli stałam na ulicy Tarnowskiej. Się panowie ze mnie zawsze śmieją, że to jest moje dziecko trzecie, czyli pracę przy stawie na ulicy Tarnowskiej. Pan Chmura pomógł mi tutaj w tych pracach, ponieważ dał pracowników, którzy obkosili ten staw, powycinali krzewy, gałęzie. Wycięta została trzcina na stawie. W tej chwili staw jest oczyszczony, pogłębiony, to znaczy po powodzi w 2010 roku, kiedy był zalany, naniosło dużo mułu i to wszystko jest usunięte, wały są poprawione, naprawione. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby doprowadzić wodę do stawu. Jeszcze tam został odcinek króciutki do poprawienia. I w tym roku będziemy chcieć napuścić trochę wody, aby dzieci miały lodowisko. Takie bezpieczne, niedużo wody, a w przyszłym roku, jak pozwoli pogoda na wiosnę, zaraz spróbujemy oprzeć wały trawą i staw będzie już gotowy do napuszczenia wody. I tutaj właśnie w związku z tym stawem jest jeszcze prośba do was, żebyście dalej wspierali, tak jak do tej pory, czynnie, pracą społeczną, wszelkie działania, jakie tam są na stawie. Do tej pory spotkałam się z bardzo dużym odzewem ze strony mieszkańców, którym potem jeszcze podziękuję. Sprawa następna to jest dopilnowanie prac przy odbudowie po powodzi, a tu już chyba mówiłam, batalionów Barbara, wyrywy i batalionów chłopskich. Tam na batalionów Barbara było dużo zrobione, jeszcze tutaj pani burmistrz sfinansowała prace dodatkowe. To były dodatkowo ułożone kręgi, które po prostu poprawiły sytuację wodną na tej ulicy. Ulica była zalewana przy większych deszczach. I tutaj wszystkie te prace zostały wykonane, aby mieszkańców zabezpieczyć na przyszłość przed takimi rzeczami. Myślę, że moje sprawozdanie nie jest tutaj pełne, bo ja tutaj staram się wielokrotnie interweniować również w innych sprawach. Sobie teraz nie przypominam, ale ktoś, kto dzwonił do mnie lub informował mnie o różnych sprawach, wie, że staram się być na bieżąco wśród was i słuchać, jakie są problemy, przekazywać je do urzędu, ewentualnie próbować załatwić samą. Tu właśnie jest ten moment, kiedy najprzyjemniejszy dla mnie, kiedy mam okazję i zaszczyt podziękować Rybniczanom za czynne włączanie się w życie naszej miejscowości. Powiem tak,
że spotkałam się z bardzo dużym odzewem ze strony mieszkańców. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby ktoś mi odmówił pomocy, kiedy się do niego zwróciłam. I tak chciałam właśnie przy okazji tego zebrania podziękować panu Kazimierzowi Filipowi i panu Janowi Kawie, którzy zrobili ławkę na przystanku w miejscowości Rybice, to jest przystanek na ulicy Duchowskiej. Wykonali piękną ławkę na metalowych nogach. Przystanek już jest przyjemny, można tam korzystać z niego i właśnie to dzięki hojności tych dwóch panów i pracy tych dwóch panów. Następnie chciałam podziękować panu Józefowi Wiśniowskiemu, panu Tomaszowi Dudowiczowi, naszemu radnemu, Ryszardowi Wiśniowskiemu, Tadeuszowi Jękotowi, Janowi Wilkowi, druhom z OSP Rybice, a także członkom zarządu miasta Rybice, którzy wraz ze mną pracowali na stawie na ulicy Tarnowskiej. Większość tych prac, które tam były robione, plus jeszcze takie aktywne doradztwo, udział w każdej chwili, kiedy potrzebuję, żeby tam byli, żeby wspierali mnie. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę o więcej, bo tam na tym stawie to jeszcze kilka dobrych lat będzie praca. Chciałam również z tego miejsca podziękować pani Danucie Sikorskiej, panu Lucjanowi Sikorskiemu, właścicielom naszego CPN-u, którzy zafundowali dla naszych mieszkańców, ufundowali dla naszych mieszkańców 100 odblasków. Odblaski te to są takie opaski odblaskowe, będą rozdawane w kościele, tak jak co roku na nabożeństwie, po nabożeństwie różańcowym. Chcemy tę akcję przeprowadzić wraz z panem kierownikiem Wydziału Ruchu, panem Mnichem, który obiecał, że przyjedzie, powie, w jakim celu się nosi, jak to należy robić. Odblaski w ilości 100 sztuk ufundowała również pani burmistrz tutaj i te odblaski, to jest około 200 sztuk, plus jeszcze to, co pani ma Marynowska, mieszkańcom Rybic będą rozdawane. Także bardzo dziękuję pani Danucie i panu Lucjanowi Sikorskim i pani burmistrz za te właśnie odblaski, które może niejednokrotnie uratują życie ludziom wracającym o zmroku. Następna rzecz, jeszcze chciałam podziękować nieobecnemu wprawdzie, ale panu Ignacemu Janusiowi, to jest radny rygielski, pracujący w firmie Campus, który bardzo aktywnie włączył się w pomoc przy nawiązaniu kontaktu z właścicielem tej firmy i organizowaniu tego dojazdu dodatkowego na godzinę 7:00 i 8:00 do szkoły do Duchowa. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje sprawozdanie. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę, jeśli nie, to przejdziemy do następnego punktu dzisiejszego zebrania. Wobec tego poproszę panią burmistrz o zabranie głosu. Zawodowy nauczyciel. Witam Państwa bardzo gorąco. Witam Radę Miasta, witam pana przewodniczącego Rady, witam radnych Rady Miasta i radnych gminy, a przede wszystkim witam Państwa i witam nauczycieli, czyli dyrektorów szkół. Proszę Państwa, dzisiaj święto Komisji Edukacji Narodowej. Przez tyle lat byłam nauczycielem. Pozwólcie Państwo, że mam nie złożyć życzenia wszystkim nauczycielom, dyrektorom. Na Wasze ręce oraz na Wasze obronę wszystkiego najlepszego, sukcesów w pracy i dalszych wspaniałych osiągnięć. Bo gmina Rybice ma bardzo dobre wyniki nauczania. Szkoły są bardzo dobrze prowadzone i bardzo dobrze uczniowie sprawują się, jeżeli chodzi o rankingi wyników nauczania. A cóż dla Was jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby Wasze dzieci uczyły się bardzo dobrze, szły w świat, zdobywały zawód. Gdyby szkoły były nijakie, to nie musimy na czym płakać, bo pieniądze wydawane na szkoły szłyby bezsensownie. A Szanowni Państwo, jeżeli chodzi również o szkoły, to bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo ze swej strony przykładam się do tego, żeby w szkole było to, co powinno być. Przede wszystkim dzisiaj mamy również Dzień Papieski. Dzień Papieski, tak się ułożyło, że poprzedni rok to była kampania we wszystkich szkołach Postaw na rodzinę, wspólne pikniki rodzinne w każdej szkole i właściwie te pikniki były finansowane z naszych pieniędzy antyalkoholowych, czyli wspólnie spotykaliśmy się przy szkołach i to przyczyniało się również do integracji społeczeństwa miejscowości Rybic. Tak się składa, że również w tym roku ksiądz zakończył projekt na dachu kościoła naszego rybickiego, który można wpisać w ten Dzień Papieski. I cieszę się, że i ten dach, i ta kampania Postaw na rodzinę, która objęła ponowny patronat, to wszystko przyczyniamy się do nowej jakości w Rybicach, jakości jedności, jakości wspólnego działania, jakości wspólnych wizji i wspólnych perspektyw. Szanowni
pyta, czy ktoś należy do Was do domu, dlatego myślę, że jeżeli chodzi o Mydlicę, to ze szczegółami wszystko jest dopatrzone i dopieszczone. A ja ze swojej strony, zaraz Państwu przedstawię, że również nie będę szczędziła pieniędzy dla rozwoju Mydlic, bo jest to moją ambicją, żeby to miasteczko nie było gorsze, nie było szczędzone, ba, żeby było miastem prawdziwego zdarzenia, żeby te wszystkie rankingi, które kiedyś pokazywały, że miasto jest najgorsze w Małopolsce, za 2 lata można było ocenić zupełnie inaczej. Życzę tego Państwu również w tym dniu papieskim. Jeżeli chodzi o szkoły, proszę Państwa, tak króciutko. Z PO-KPRU była robiony projekt Otwarcie na przyszłość, moja szkoła ją szansą. Łączna wartość projektu 430 tysięcy dla najmłodszych uczniów. Przygotowano projekt o wartości 818 tysięcy złotych. Ja Państwu przedstawiam po to, żebyśmy mieli orientację, jak na szkoły idą. I to wszystko jest przerabiane, przetwarzane przez najbardziej potrzebne formy, poprzez dyrektorów, nauczycieli z Waszymi dziećmi, wnukami. Również Dobra Szkoła, Lepszy Start i łączna kwota tych 206 tysięcy. Poza tym dyrektorzy szkół z Lubczy i z Mydlic piszą własne programy, zresztą inne szkoły też piszą małe programy, ale tutaj był Komen, wielki program wymiany międzynarodowej z uczniami. Również w danym miasta była zaproszeni studenci do domów w ramach nauki języka obcego. Oprócz tak zwanych programów miękkich, proszę Państwa, również inwestycje. Wiadomo, że w szkole są uczniowie, że potrzeby rosną i również nasze wyobrażenia o jakości szkoły rosną. Dlatego nowe place zabaw, ścieżka zdrowia i Orlik w Kowalowej. To są wszystko pieniądze gminne, bo nie ma pieniędzy na nową miejscowość, to jest jeden budżet, jeden wspólny worek. Więc jeżeli będzie biały Orlik w tym roku zaplanowany, odebrany ten zielony, na to biały zaplanowany następny rok, to będzie ogrodowisko dla wszystkich mieszkańców również zgromadzonych, bo to jest wiesz, 5-6 km, to jest dzielnica do miasta, do tych miasta. Więc myślę, że to nasze wspólne zadania. Oczywiście, że przy tym święcie Konstytucji Narodowej trzeba powiedzieć, że mamy problemy ze szkołami. Bo mamy problemy ze szkołami, bo nie tylko my je mamy. Bo problemy ze szkołami, proszę Państwa, mają wszyscy u nas w Polsce. Tak jak w tej chwili jest kryzys, tak samo ze szkołami. Subwencja, która przychodzi na gminę, powinna wystarczyć na utrzymanie szkół. W niektórych gminach wystarcza, tam gdzie radni podjęli reformy przekształcenia szkół, nie likwidacji, tylko przekształcenia szkół. U nas takiej reformy nie podjęli, dlatego dokładamy 400 tysięcy rocznie. Będziemy coraz więcej dokładać do utrzymania nie szkół, tylko grona nauczycielskiego. Dzisiaj widziałam program, który mówi, że nauczyciele zbyt mało zarabiają i na pewno jest to prawda. Natomiast jeżeli podniosą się pensje nauczycielskie, a subwencje nie wzrośnie, to niedługo dojdzie do tego, że w ogóle nie będziemy mogli w nic inwestować tylko w nauczycieli. Niestety takie są realia, jak to nie wymyśliłam ja. W Tuchowie zostało zaproponowanych 7 szkół, u nas również. Ja Państwu powiem tylko tyle, że na przykład w Zalasowej jest jeden dyrektor, tu jest 3 dyrektorów i jeszcze ewentualnie zastępcy. Można pomyśleć nad różnymi formami działania, ale to nie na dzisiaj, na przyszłość, bo na pewno przyjdzie taki czas, że nie będziemy w stanie pokryć tych zobowiązań, które w tej chwili są. No nie wiem, dlaczego tak jest. Być może z ostatniej wypowiedzi rządu wynika, że są nowe podjęte działania, tak jak urlop macierzyński, tak może też zainteresuje się nauczycielami. Ja byłam na ostatnim spotkaniu w Sejmie i nie będzie likwidowana karta nauczyciela, ja nie jestem dyrektorem karty nauczyciela. Natomiast zmiany będą korekcyjne, które może pomogą w utrzymaniu szkół, dlatego postaram się przyczekać ten trudny okres, żeby zobaczyć, czy coś nowego się ukaże, czy wzrośnie pensum w 2 godziny, tak jak się planuje, czy dodatek miejski wejdzie w pensum, bo to jest problem dla samorządu, bo to państwo daje na szkołę, a my jako samorząd dokładamy. Powiem tylko tyle, że na pewno trzeba racjonalnie spojrzeć, ponieważ na przykład w Tuchowie dokładają nic, skrzyżowni dokładają nic, a my dokładamy 400 tysięcy, więc główną bolączką jest to, że ilość dzieci w szkole spada, a ilość nauczycieli przybywa. I to jest nieproporcja, która daje takie kwoty. Bo jeżeli chodzi o remonty szkół, to należy remontować szkoły, należy dbać o te obiekty, należy doinwestowywać, bo przecież i w Joninach, i w Kowalowej, i na Woli buduje się, naprawia bazę, bo w tej bazie są nasi najmłodsi mieszkańcy, którzy będą pamiętać tą szkołę i będą się uczyć zawsze.
zawsze i zawsze trzeba o nim dbać. Natomiast jak to zrobić, to muszą się do tego radni przyłożyć i pomyśleć, jak to zrobić. No a dzisiaj, proszę Państwa, jeszcze chciałam podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej, która wzięła udział w poszukiwaniu szkodnego mieszkańca. Na szczęście się znalazł, bo miałam też do sumienia, że dożynki, zginął to się dożynek. Słyszałam różne wiele rzeczy na ten temat, więc cieszę się, że się znalazł. Dziękuję Ochotniczej Straży, że wzięli udział w tych zadaniach i że szukali dwukrotnie. Ja również pomogłam nam finansowo niewiele, żeby pomóc rodzinie, żeby się znalazł. Zresztą Ochotnicza Straż Pożarna pomaga mi w wielu zadaniach, pomaga mi również przy imprezach masowych, przy imprezach domu kultury i innych bieżących. Przy pomocy straży również załatwiamy wiele potrzebnych, nagnących sytuacji i wdzięczna jestem, że jesteśmy w dobrym kontakcie. Tu też nie mamy pieniędzy idą na straży, tym bardziej, że marzenia straży rybnickich, wszystkich niektórych są takie, że właściwie w każdej straży, każda straż chciała mieć samochód, to tak jak w Liwajce, jak Wojtek został strażakiem, znany z przedszkola, prawda, w każdej samochód, może do kiedyś dojdzie, ale na pewno z odległości sprzed 10 lat widać na drogi w ciągu jednej kadencji i te samochody są dość drogie, bo średni samochód to jest 550 tysięcy plus dotacja, no po prostu rok po roku gdzieś możemy to zaopatrzyć, a chciałam Państwu powiedzieć, że zarząd straży podjął decyzję, bo taką podjęłam ja decyzję, że demokratycznie, gdzie ten samochód zakupić, podejmie zarząd straży, nie ja sama. Na takim zebraniu byłam i zarząd straży demokratycznie wybrał, że ten samochód średni strażacki ma zakupiony dla Rybnic. Więc Rybnice, jeżeli się zmieści w budżecie, jeżeli ja wiem, że się budżet uchwalą, to ten samochód będzie dla Rybnic, czyli kwotę 200 tysięcy trzeba zarezerwować na nowy samochód strażacki dla Rybnic. I co jeszcze, proszę Państwa? Wiecie, że robi się drogi, promesy, że wiele się dzieje w gminie Rybnice, że bardzo pięknie został uporządkowany cmentarz, na który mi bardzo zależy, że został zrobiony specjalny program do identyfikacji grobów, do zagospodarowania grobami. Jest utrzymany porządek, jest bardzo czysto w mieście, jest ewidencja grobów i właściwie wiecie, to na bieżąco, tu jeszcze Pan Chmura Wam dokładnie przedstawi, jest to cały dział, się tym zajmuje. Jeżeli chodzi o porządek w mieście, zostały uruchomione prace publiczne, mieliśmy około 50 miejsc pracy, potem 20, potem 15, nie mogliśmy znaleźć bezrobotnych, 50 plus do zatrudnienia, 10 z GOPS-u wzięliśmy osób, które sprzątają, czyszczą. Praca dla osób 50 plus jest, więc bezrobotni mogą się zgłaszać w następnej partii, możemy brać ich do pracy. Jest to program tutaj małopolski, gdzie można korzystać. Sami byliśmy wczoraj na szkoleniu, usłyszeliśmy, że inne gminy nie skorzystały z takiego programu. My w całości wszystkich bezrobotnych wysyciliśmy i na bieżąco to wszystko porządkują. Drugim programem, który w tej chwili się wybiza, który widać przez okno, gołym okiem, zarząd meliorację podpisał porozumienie ze mną, 100 tysięcy złotych na oczyszczenie rzek tutaj z Konarów. Ponieważ nie było na początku programu inwentaryzacji tych drzew, dlatego przystąpiliśmy dzięki tutaj sołectwu, bardzo dziękuję Pani Wysokiej Bochenego, zaangażowanie się w to, żeby te drzewa przeliczyć, nanieść na mapy, bo gdybyśmy tego nie zrobili własnymi środkami, to tego programu w ogóle nie było. Nie to, że się starałam, ale brak identyfikacji powodowałoby to, że musiałabym wydać, ten program musiałabym wydać decyzję niezgodną z zarządzeniem ministra, czyli bez ewidencji, że takiej decyzji bym nie wydała, więc programu nie było. Udało się zarobić własnymi siłami i zarząd relacji wyraził zgodę i ten program jest, żeby są czyszczone. Cieszmy się, bo to dawno nie było robione, a to zupełnie inaczej będzie wyglądać. Myślę, że w tym roku się znajdą środki na wybieranie rowów wzdłuż asfaltów, które są robione i nie ma rowów i pozostałych asfaltów, to ta gospodarka również drogowa się bardziej będzie racjonalna. Myślę, że dość duże kwoty trzeba wybieranie rowów przeznaczyć, ponieważ widzę, jak drogi się niszczą i jak ten tren górzysty powoduje to, że te drogi są nie bardzo trwałe. Zresztą powiat bardzo pięknie przybiera, która te drogi wybrał i my podobnym systemem chcemy ogłosić przetarg i wybierać te drogi. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to, co jeszcze w Rybnicach, bo jakie drogi były robione, zostało zrobione, to wiecie. To Wam nie będę mówić tego, co było robione i chwalić się tym, co nie potrzeba. Natomiast chciałam się pochwalić tym, że jeszcze nie wiecie. Dwa tygodnie temu przywiozłam do Rybnic 1 000 000 zł na
ciepła woda, zimna woda oraz suszarnia do węży. A oprócz tego, proszę Państwa, to jest właśnie wkładem własnym i wyłożonym, to jest tutaj na terenie zalewowym parking dla samochodów, parking dla, tutaj dla targowiska. I myślę, że milion złotych, jedyne targowisko w województwie małopolskim, w targowisku dawnowskim czy małopolskim, to jest to, że świadczy o tym, że działamy pod kątem maksymalnego pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, ponieważ takie są szanse, to się tak nazywa, a w ten sposób możemy zatrudniać swój własny teren, swoje własne, swoją własną miejscowość. I myślę, że jak to będzie bardzo piękne i oświetlenie w ramach tego jest, i odwodnienie placu i płyta, będą mogły się dać również inne wystawy, można będzie włożyć i tak i drzewne, na przykład mała przedsiębiorczość, która będzie chciała pokazać, więc można będzie wielofunkcyjnie wykorzystać ten plac, który będzie służył i na kiermasze świąteczne, i nie tylko, i na sprzedaż jabłka, i na sprzedaż jajka, i na to wszystko, co teraz się dzieje. Oczywiście nie na chińszczyznę, bo tego promować nie będziemy. Będziemy promować dobre rzeczy, polskie rzeczy, naszą twórczość, naszych podziwów. Zresztą koła pań i koła, duże stowarzyszenia działają, robią różne rzeczy i czy jest się czym chwalić, można tylko odpowiednio ubrać, bo przymierzam się w tym roku do zrobienia centrum promocji gminy, gdzie będzie pod to dom kultury, biblioteki, to wszystko będzie razem działało przez jednego menadżera, który będzie się to po prostu zarządzało i myślę, że ta promocja gminy pójdzie jeszcze w lepszym kierunku. Proszę Państwa, poprzez dożynki ta gmina jest bardzo dobrze promowana. Poza tym Państwo wiecie, że w tym roku otrzymałam statuetkę dla Was, dla mojego samorządu, statuetkę lider samorządu, lider infrastruktury, bo jednak te środki pozyskane w tym roku są olbrzymie. Następnymi środkami, proszę Państwa, którym się chcę pochwalić, to w piątek otrzymałam od wojewody lidera ostatnią promesę na ten rok. Jedyną wystąpiłam dla dyspozycja generała Dema. Już będzie w poniedziałek ogólny przetarg i proszę Państwa, w listopadzie ta ulica Dema będzie zrobiona. Są to dodatkowe, ekstra pieniądze. Zależało mi, ponieważ ta Dema wypadła z ta poprzedniej promesy, bo to jest 5 zadań, tylko musiałam dać najbardziej potrzebujące. W tej chwili wystarałam się tą promesę, jestem szczęśliwa, dostałam ją telefonicznie. Jeszcze nie podpisałam pieniędzy, ale już powiedział wojewoda robić przetarg. W poniedziałek będzie przetarg, w listopadzie macie Państwo piękną, nową drogę. Wartość 220 tysięcy. Budżet na ten rok jeszcze spełni marzenia wszystkich najmłodszych. Ostatnio były problemy w przedszkolu. Po analizie tego, co mogę zrobić, co powinnam, na dole, na parterze będzie wymieniona wychodzina w całym przedszkolu. Proszę Państwa, na górze jest park, gdzie trzeba zastanowić, czy go zrywać, bo wie to nie. Natomiast na dole są stare płytki, które już nie wiem, czy kogo pamiętają, ale pamiętam, w przedszkolu nie było remontowane w ogóle lat, dlatego to będzie trwało około 3-4 dni, może w święto, może wcześniej, albo jeszcze teraz. To Panie to są zorganizuje pracę tak, żeby tą wychodzinę szybko wymienić. Kwota do całego dołu to jest około 15 tysięcy złotych i to zrobimy w bardzo szybkim tempie. Natomiast nie będę ukrywała, że wniosek złożyła Pani Kukla, bo dzieci ciągle chorują, ale racja jest, że w przedszkolach, żłobkach powinny być hipoalergiczne wykładziny, gdzie co jakiś czas powinny być wymieniane, bo te rozpocza są takie, które atakują wszystkich. Znalazły się środki, nie na całość, na parter i to będzie zrobione. Czy będzie zrobiony dach, bo przymierzam się do remontu dachu w przedszkolu, nie wiem, czy się zmieści w budżecie, zaraz Państwu to powiem, natomiast taki wniosek złożę. Jeżeli chodzi o porządkowanie tutaj centrum, ta ekipa jest bardzo sprawna i wszystko dobrze porządkuje. Natomiast, proszę Państwa, co jeszcze z takich ciekawych rzeczy, co Państwo nie wiedzą, będę miała, nie wiem ile, czujniki CO2, tlenku węgla w prezencie za program tam, który weszliśmy odnośnie z GOPS-u, również od wojewody małopolskiego. I nie wiem, czy będzie 10, 100 czy 50, taki czujnik kosztuje około 800 zł, będzie montowany przez straż. Jeżeli znacie osoby samotne, które mają jakieś niebezpieczeństwo zatrucia się, ewentualnie używania gazu, to proszę zgłaszać do GOPS-u listę rankingową zrobienia tych osób chętnych i te czujniki będą montowane w
w mieszkaniach prywatnych. Jedynym problemem tego montażu jest to, że nie uświadczył czujności, ponieważ czujnik działa do momentu, kiedy jest bateria. A jak bateria zużyje się, to czujnik może być już nieaktywny, a spróbował się już bezpiecznie. Więc jedyną tutaj sprawą osób bliskich bądź straży będzie przypominanie o możliwości zużycia baterii, co jakiś czas monitorowanie. To będzie pierwszy program monitorowany w tym roku. Parę detektowanych jest w miejscowości, a jeżeli będzie zdawał egzamin, to ten program będzie masowo wprowadzony. Proszę Państwa, to jest ze współpracy z PZU. PZU pokrywa te czujniki, natomiast o co chodzi? W Polsce najwięcej ludzi jest zatrudnionych właśnie ten kierunek. W okresie ogrzewania jesieni śmiertelność jest największa w Europie. I dlatego takie programy są wprowadzone. Również otrzymałam 5000 z lidera na budowę estrady stałej w Gliwicach. To rozpocznie, pozwolenia na budowę już są. Będzie to w przyszłym roku robione. W przyszłym roku również będą robione, proszę Państwa, parkingi, chodniki, toalety przy cmentarzu i przy parkowisku. Również oświetlenia i właśnie tam jest przygotowana przez Ignacja Bolatyńskiego łokietka piastowska i również chodniki przy ulicy Tarnowskiej, już tam projektowane i przygotowywane. Proszę Państwa, wiele dla tych ulicy zasługują na to, żeby nie walczyć, zasługują na to, żeby było pięknego cmentarza i jak tylko rozpocznę remont mieszkań kluczy, ponieważ czekamy na finansowanie ze specjalnego programu. Już zaczynamy teraz ten remont, bo już jestem gminą. To ci mieszkańcy są przesiedleni do Lubczy przez GOPS i już jest projekt parkingu. Dołożymy tam jeszcze drobne zabudowanie dojazd do przedszkola i tam całość będzie pięknie wyglądać. Myślę, że nikt z ludzi, którzy tu powrócą na grobę swoich przodków, nie będą się wstydzić miejsca, chodzić za płotem, siusiać i tym podobne. Cmentarz to jest coś takiego, co świadczy o nas, proszę Państwa, o naszej kulturze osobistej, o godności, o tym, żeby być szacunkiem, a nie mają się potem zajmować. To jest niedosłyszalna sprawa. Tym bardziej, że będzie kanalizacja i wodociąg i te toalety pełnosprawne będą tam zamontowane. Proszę Państwa, co w planach? W planach jeszcze oprócz tego z promesy będzie jeszcze jedna promesa w drugim na drogi. Nie będzie 5 zadań dalej nic. Tylko będzie jedno zadanie pierwsze dla Lewicy, że mu się uda remontować tutaj niedaleko. Po prostu jest zniszczony i całkowicie nie przepuszcza tej wody, która może się pojawić. To jest ważne zadanie. No, dla Was wszystkich ważną wiadomością. W tych dniach otrzymamy prawdopodobnie z Rydosiu zgodę na zbiornik Joniny. Pieniądze na zbiornik Joniny są. Projekt jest ten, co był. I zarząd federacji rozmawiał w piątek telefonicznie, potwierdza, że tylko dwa czekamy decyzję i czekamy z przetargami na koniec 2014 roku, a właściwie w połowie powinien być zbiornik zakończony. Podano do miejsca pracy, dlatego się tam zatrudnią, bo inwestorem jest zarząd federacji, to da perspektywy rozwoju Jonin, to da perspektywy rozwoju dla Was, macie tam działki, macie rodziny. Myślcie o tym, jak, co będzie po zbiornik, raczej na 99,9 będzie. Wszyscy tu uczestniczyliśmy w rozprawie drugiej, która została zrobiona po powtórnym przeanalizowaniu i nowej pracy, wypracowaniu i to również udało się załatwić. Więc ten most będzie pozycja numer jeden w następnym roku, jeżeli chodzi o promysły powodziowe i potem jeszcze inne miejscowości dostaną swoje ustawowe rzeczy. Proszę Państwa, wchodzi ustawa śmieciowa. Bardzo mam pięknie ją przygotowaną, właściwie wzorcowo. Wszystkie gminy od nas chcą przykład, że jak to jest i co i jak. Również mam zakupiony piękny program komputerowy do ustawy śmieciowej, gdzie mamy przygotowane perfekcyjnie, czekamy tylko na ogłoszenie, bo być może jeszcze jest nie ogłoszony. Na razie nie wiemy, kiedy wejdzie, bo gdzie Państwo siedzieli w radiach telewizji, oglądacie radio, że jest nowe zadania i coś się może zmienić. Natomiast wielkim problemem dla nas wszystkich, proszę Państwa, jest wodociąg i kanalizacja. Oprócz tych wszystkich zadań zostały już zamarkowane, zostały zdobyte pieniądze. W
przystępujemy do działania wodociągowania i kanalizacji gminy na dużą skalę. Co to znaczy? To znaczy, że kanalizację robimy już w tej chwili, kiedy jest wstęp. Natomiast wodociąg szedł wolniej, ponieważ do tej pory nie było możliwości finansowania przez żadną instytucję wodociągów. W tej chwili został uruchomiony program przez Wojewodę Małopolskiego dla gmin, które były w kryzysie, a w tej chwili chyba dla wszystkich, ale to nie do tego prostu do życia. Program, który pozwala wodociągować gminę, ale proszę Państwa, wodociągi tam tylko, gdzie jest kanalizacja, ponieważ bilans w ekologii musi być równy, więc tylko wolno tam robić wodociągi i brać kredyt, gdzie jest kanalizacja. Jeżeli chodzi o kanalizację, programy, plany widzicie na naszej stronie internetowej. Miałam 3 spotkania z rektorem, nie z rektorem, tylko z prezesem Dyrycza Białej. Jedno na temat tej uruchomienia pożyczki, przekazałam informację natychmiast pojechał do Krakowa. Drugie na temat planów i trzecie wspólnie, kiedy myśleliśmy już o strategicznym działaniu dla całej gminy, bo moim marzeniem jest to, żeby wodociąg i kanalizacja do 2014 roku były w każdej miejscowości. Jeżeli chodzi o Rybnicę, proszę Państwa, to wszystko zrobimy, co w naszej mocy, że na przełomie tego roku będzie czynny hydrant w Rybnicach przy rynku, więc nie wiem dokładnie w którym miejscu, czy na rynku, czy przy rynku, ale przy rynku, w centrum miejscowości, gdzie będzie można pobór wody pitnej brać. Będą wyznaczone godziny i specjalne procedury, dzisiaj ją pobiera oczywiście odpłatnie, ale beczki straż przywiozła z powiatu, więc mamy 4 beczki w gminie, nie ma problemu, natomiast każdy może pojechać i wziąć tą wodę z hydrantu. Ale proszę Państwa, żeby ten hydrant był, to musi być spełniony jeden warunek. Na przełomie tego roku woda w Rybnicach przekierunkowana, dla tego celu będą odbierana ludzie odcinkami, żeby ta woda jak najszybciej była. Warunkiem jest, żeby żaden z mieszkańców tutaj na ulicy Tuchowskiej nie blokował kanalizacji i wodociągu, bo tam się zdarzają problemy, więc bardzo proszę o negocjacje, o włączanie się. Ja też się spotkałam z ulicą Mickiewicza, kiedy pani odmawiała absolutnie kanalizacji, w końcu się zgodziła i to wszystko poszło. Natomiast zahamowania 1 miesiąca, 2 miesięcy są problemem dla wszystkich, bo nie będziemy mieć hydrantów, nie będziemy mieć wody. Proszę Państwa, czym szybciej zrobimy tą wodę, tym będzie łatwiej nam się żyć. Nie ma co liczyć na powodzie, bo powódź to przechodzi brudna woda, zanieczyszczona, skażona, która tylko niszczy teren, niszczy wszystko. Natomiast woda to jest coś takiego, które nam ułatwi życie. Ale mówię, kanalizacja i woda razem to jest warunek Unii. Jedynym wyjątkiem w tym warunku Unii są joniny, tam gdzie jest zbiornik, bo w miejscowościach, gdzie jest zbiornik, można bez kanalizacji robić wodociąg, bo chodzi o wyrównanie zbiornika dopływów i odpływów. Te pożyczki są dość wysoko umarzalne. Jeżeli chodzi o formę działania, proszę Państwa, najważniejsze dla nas, o szczęście mamy do Rzeczy Białej, ponieważ my jako gmina z funduszu gminnego byśmy tego nigdy byśmy nie zainwestowali. Nie ma takiej możliwości, bo budżet do tego nie pokryje. W tej chwili tą pożyczkę w imieniu naszym bierze do Rzeczy Białej, więc nam nie blokuje budżetu. Bierze do Rzeczy Białej, my tylko mamy dać zastaw w postaci majątku gminy na poszczególne odcinki działania. Temu się przyglądają radcy prawnowie, temu się przyglądają pani skarbnik. Mamy na tyle ubezpieczenia i myślę, że pierwsze główne zadanie wodociągowanie gminy, drugie główne zadanie utrzymanie szkół stanie się faktem i myślę, że to wszystko zrobi się tylko tak, że będzie nam się tutaj dobrze i lepiej żyło. Nie wyobrażam sobie miejscowości bez wody, ani turystyki, ani życia, ani przedszkola, ani szkół. Jeżeli za parę miesięcy będzie w Rybnicach woda, to proszę Państwa, naprawdę jest wiele, wiele problemów rozwiązanych. Bo przecież te wody podskórne to są wody brudne. Bo przecież te wody podskórne nie nadają się do picia, bo przecież nie są azotane, jest eszelita i trzeba ją nie czyścić. Jeżeli ktoś sobie nawet robi studnię głębinową, to musi mieć źródło wybadane, że trafi dobrze i ta studnia będzie pewna. A wodociąg, kiedy będzie woda uzdatniana, ozonowana, to jest coś, co można powiedzieć dobrobytem dla nas wszystkich. Nadal, jeżeli chodzi o
materiały. Co piąty, proszę Państwa, jest tu wiceprezes zarząd, może dziennie, proszę dochodzić, pytać, rozmawiać. Ja prosiłam o to, żeby przygotowali harmonogram po nowemu, to co robimy, po przekierunkowaniu tej wody i po wyrach odcinkowych, żeby Państwo mieli ogólny dostęp, gdzie, kiedy i jak będzie. Natomiast proszę, jakiekolwiek zatory będą na wszystko utrudniać życie. Proszę o negocjacje, o rozmowy, o wsparcie działań, które będą służyć nam wszystkim. Co mogę jeszcze powiedzieć? Pracuję dla Was. Bardzo się proszę głosować. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, poproszę jeszcze Panu przewodniczącą. Dziękuję bardzo. Co prawda Pani burmistrz już tyle kwestii poruszyła, że nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. Ale żeby się nie powtarzać, to powiem tylko może dwie, trzy kwestie zasygnalizuję. Natomiast jeżeli gdzieś w całej części zebrania byłyby te pytania, to czy ja, czy tutaj radni obecni z Rybic postaramy się odpowiedzieć. Chciałem powiedzieć dwa zdania o budżecie. W zasadzie czeka nas to w najbliższym czasie, uchwalenie budżetu na następny rok, ale z tego, co słyszeliśmy Państwo, nie jest tak źle, jak to ogólnie słyszymy. Jest szereg zadań planowanych tutaj dla Ryglic i miejmy nadzieję, że uda się je i zaplanować, i zrealizować. Czasy są trudne. Dzisiaj tylko należałoby mieć taką nadzieję, żeby nie było gorzej. Ale prawda jest taka, że gminy, samorządy są obciążane nowymi zadaniami, a za tym nie idą środki finansowe. I to jest cała bolączka samorządów, które siłą rzeczy się zadłużają i idą w takim czasami niebezpiecznym kierunku. Dlatego no, planowanie jest taką rzeczą no, super ważną, ażeby planować to, co nam służy wspólnie, co jest nam niezbędne, co jest nam potrzebne. Z tych rzeczy, które tu wcześniej Pani Burmistrz mówiła, no, trudno się pod tym nie podpisać. Choćbyśmy tutaj przepałace budowali, jakieś amfiteatry i różne rzeczy, jeżeli nie będzie wody w danej miejscowości, jeżeli nie będzie kanalizacji, jeżeli nie będzie sprawnego wywozu śmieci, to będzie daremne. To nikogo to nie zachwyci. Nikogo to nie zachwyci. To jest tak, jak czasami, no, z racji może zawodu daję przykład, choćby był wspaniały las, wspaniały, no, zachwycający, jeżeli tam sterta śmieci leży, to nikogo ten las nie zachwyci. To samo jest z obiektami, z miejscowościami. I tu chciałem powiedzieć, że czeka nas, i to chyba w listopadzie, szereg podjęcie przez Radę, szereg uchwał związanych właśnie z tak zwaną ustawą śmieciową. O szczegółach nie będę mówił, to jest w trakcie opracowania, dopinania, dogrywania. Tutaj na pewno Pan Chmura na tym etapie jest bardziej kompetentny. Rada będzie musiała po prostu podjąć pewne ważne decyzje. Ale co chciałem powiedzieć? Żeby i Państwo, i poprzez Państwo wyjść do sąsiadów, żeby nabrać przekonania, że jest to coś niezbędnego. To, że dzisiaj każdy będzie musiał płacić za śmieci, za wywóz tych śmieci. Bo to jest tak skonstruowane, żeby każdy czuł się odpowiedzialny za właściwe zagospodarowanie odpadów. Dzisiaj jest tak, że jedni płacą, wywożą śmieci, a drudzy jeszcze na skróty je też wywożą, ale poza swoje tylko posesje. Prawda? My musimy jak gdyby popatrzeć całościowo. I tak właśnie takie rozwiązanie Państwo zaserwowało, zastosowało. Samorządy w zasadzie muszą je wdrożyć. Czy chcą, czy nie chcą, w terminie muszą je wdrożyć w życie. Generalnie każdy z nas będzie obciążony tym kosztami wywozu śmieci, ale będzie sprawiedliwie. Będzie sprawiedliwie. Każdy będzie ponosił koszty i każdy będzie dbał, żeby te śmieci po prostu trafiały do kubła i były wywożone przez wybraną firmę tam, gdzie one powinny trafić. I to myślę, że spowoduje, że również i nasza gmina za jakiś czas przestanie mieć problemy z nieczystościami. Bo my w tej chwili mówimy sprawnie, próbujemy poprzez różne grupy, brygady czyścić. Ale też to nie jest rozwiązanie. Jest skończoność tylko sprzątać, czyścić. Powinniśmy podejść inaczej. I ta ustawa, i te uchwały, które podejmiemy właśnie w tym kierunku
zmierzają. Więc tu, co mogę powiedzieć, to tylko, ażeby Państwo nabrali takiego przekonania i przekazywali tym innym, żeby nie podchodzić do tego, jak gdyby tak trochę negatywnie, tylko pozytywnie. Tak po prostu musi być. Chciałem również powiedzieć z takich spraw, bo nawet w nawiązaniu do tego, co tutaj Pani Przewodnicząca mówiła, nam brakuje takiego, ja mam odczucie, ale nie tylko, że brakuje nam takiego obywatelskiego zaangażowania się w to wszystko, co się dzieje wkoło. My musimy w większym stopniu, ponieważ te pieniądze, które wydajemy, duże pieniądze, one nie mogą być niweczone poprzez chociażby jakieś psucie, niszczenie pewnych obiektów. Dzisiaj trzeba właśnie sobie tak zdać sprawę, że jeżeli nawet ten przystanek jest pięknie wymalowany, wyremontowany, jeżeli ktoś go niszczy, to trzeba będzie go naprawić z pieniędzy naszych wspólnych. Z podatków trzeba będzie go naprawić, a można by zrobić inne urządzenia, postawić za te pieniądze. Ciągle jeszcze, tak mi się wydaje, brakuje takiego wspólnego popatrzenia. Są obiekty, które są pięknie utrzymywane, a są obiekty, które czasami są jeszcze nie najlepiej i jakoś tak nie wszyscy zwracamy na to uwagę. Musimy być wyczuleni, bo tych pieniędzy, że tak powiem, nie ma za dużo i to, co się zrobi, to musi być jak najdłużej utrzymywane w tym właśnie stanie. I cóż, na koniec chciałem powiedzieć rzecz, która też jest znana. Podjęliśmy uchwałę o nowej, jak gdyby, no nie chcę nazwać ordynacji wyborczej, ale podziału na nowe obwody wyborcze. I tak jak w Gliwicach będą 4 obwody wyborcze, to powoduje, że wybierany radny będzie bliżej danej grupy mieszkańców. To wynika z ustawy. Gminy również musiały taką uchwałę podjąć. Głównym zamysłem jest tego, ażeby ten potencjalny radny był bliżej tej grupy mieszkańców z danego terenu. Miasto Rybnice jest podzielone na 4 takie obszary i z każdego z tych obszarów będzie wybierany jeden radny. Są plusy, są może jakieś i minusy, tego życie pokaże, ale najbliższe wybory już według takiego nowego podziału będą się odbywały. Ja tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Wójcie, jeszcze dodam Państwu informację, jak też ważna. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nasz GOPS, podejmuje wiele działań socjalnych. Są to zadania wyznaczone również przez Wojewodę Małopolskiego, ale dobrowolnie podjęliśmy. Jednym z takich zadań jest Klub Seniora. Powstał w Gliwicach Klub Seniora. Zapraszam Państwa wszystkich na spotkanie czwartki 50+ i tam będą różne działania, wycieczki, perspektywy, co potrzeba, co nie potrzeba. To jest ważna sprawa, bo ludzie 50+, nie z nimi tak jak ja, to są jeszcze aktywni, chętni do pracy, do działania i myślę, że to jest ważna sprawa. Programy są jeszcze wiele, wiele innych. Sprawa też ważna, sprawa domu kultury, proszę Państwa, mamy już oddany do użytku spichlerz, najstarszy spichlerz w Małopolsce, który w tej chwili chcemy zagospodarować na taki dom wystaw, na lekcje żywej historii, udostępnić dla mieszkańców. On jeszcze nie jest do zwiedzania dostępny, ale to sobie jeszcze można prosić o klucz do domu kultury i możemy sobie oglądać. Pani dyrektor poprzez etnografa robi program zagospodarowania i będzie to piękne miejsce, gdzie będzie można się spotkać w Rybnicach. Mówię, najstarszy spichlerz w Małopolsce. Bardzo wiele kosztował osób i pieniędzy i musimy o niego dbać, pilnować, ale ma być ogólnodostępny i ma być funkcjonalny do różnych ciekawych zadań i spotkań. Więc przybył nowy obiekt do architektury drewnianej w Małopolsce, gdzie będę chciała i zrobię wszystko, żeby w Małopolskim Urzędzie był naniesiony na szlak architektury drewnianej, co też przyciąga ludzi i też zrobi to, że będzie ta promocja nie wybicy. Co do urzędu, proszę Państwa. W urzędzie w tej chwili od 3 miesięcy jest kontrola regionu. Nie ma jeszcze ostatecznych wyników działania, ale muszę Państwu powiedzieć, że pochwalę się, to czym mam się chwalić, że panie po prostu na podsumowanie kontroli w oprawie przy stronie zamówiących końcowe powiedziały, że gratulują, że w tak krótkim czasie zostało tyle procedur wprowadzonych, których nie było.
jest ład, porządek i właściwie wszystko jest na właściwym miejscu. Nie jest to praca prosta, wprowadzić tyle różnych zarządzeń i procedur i cieszę się z tego, że nie powiem, że po godzinach czasami myślałam o tym, czy to się uda, czy nie uda, czy da się, czy się nie da, czy łatwo, bo praca tu z nami w samorządzie jest prostą sprawą, ale to wszystko trzeba przełożyć na papiery, na procedury, na zarządzenia, na kontakt z Urzędem Małopolskim. Wiecie, Państwo, to jest rozliczenie z jednym projektem, a to dopiero tyle projektów, co prowadzimy w Unii. Postawiłam na te projekty, postawiłam na to, żeby pozyskać maksymalnie teraz te pieniądze i zobaczcie, 2013 jest kryzys, nie ma nic, a ja już mam pieniądze 2013 i już dużo inwestycji, które mam. To dotyczy Woli, to dotyczy Orlika, to dotyczy Joni, to dotyczy Turynic. I proszę Państwa, to wszystko będzie procentować, bo kiedy kryzys przejdzie, to my będziemy właściwie już w tych zadaniach. Jeżeli chodzi dalej o urząd, z urzędu również są napisały sekretarz program, bardzo piękny program, 5 urzędów małopolskich będzie reformowany, między innymi i nasz, przyszło przystąpił do modernizacji, będzie biuro obsługi klienta na dole, gdzie szkoły na drugie piętro wychodzić do urzędu, będzie reformowane i będzie urząd tutaj, nie wiem czy zdążymy 2014, ale będzie tak jak na poczcie dostępny urząd na dole z poszczególnymi stanowiskami pracy bezpośrednio dla mieszkańców. Również w 2014 będzie GOP przeniesiony do podbudynku po policji. W tej chwili jest piękny projekt i tam będzie psycholog, tam będzie psychiatra, tam będzie pełna pomoc niebieskiej karty, przemoc w rodzinie i opieka nad rodziną. Będzie to ośrodek, gdzie będzie sala, gdzie można będzie prowadzić różną działalność. Bo GOP to tylko fundusze drogowe, ale również terapeutyczna działalność, wspieranie tych rodzin i wspieranie ludzi w tym celu. Jeżeli chodzi o urząd, poczyniłam czynności, proszę Państwa, zwolniłam wiceburmistrza i w tej chwili jeszcze jedną osobę odprawiam na emeryturę, która już wyraziła zgodę, więc dwa stanowiska będą mniej. Procedur jest coraz więcej, pracy jest coraz więcej, ale uporządkowanie tego i przekazywanie stanowisk innym osobom idzie to na razie całkiem, całkiem nieźle. Także tyle. Panie Burmistrzu, zaraz oddam głos. Pan Burmistrz i teraz przejdźmy do następnego punktu dzisiejszych obrad. To jest przedstawienie wniosków inwestycyjnych do budżetu na 2013. Proponuję, żebym ja przeczytała wnioski inwestycyjne, które wspólnie z radnymi po konsultacjach z mieszkańcami, którzy zgłaszali różne prośby do nas, przygotowaliśmy. Jeśli czegoś nie ujęłam, a uważacie Państwo, że jest to pilne, proszę jeszcze dopowiedzieć, co jeszcze można zrobić w ulicach. Słysząc to, co Pani Burmistrz powiedziała o tych oszczędnościach i tych różnych perypetiach finansowych, jakie przeżywają wszystkie kraje, bo to nie tylko Polska, kryzys nas dopiero dopadł, obawiam się, że będzie to lista pobożnych życzeń, ale jak się takiej listy nie zrobi, to po prostu marzenia czasami się spełniają, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej część z tych zadań uda się Pani Burmistrz zrealizować w przyszłym roku, a część po prostu zostanie przeniesiona na lata, kiedy kryzys nas już opuści. I tak, Zarząd Miasta Rybnice proponuje, aby w budżetu na 2013 rok wprowadzić następujące inwestycje. Remont nawierzchni na terenie przedszkola i oświetlenie terenu przedszkola. To jest inwestycja, kwot może nie będę podawać, bo my to tak raczej orientacyjnie ocenialiśmy. To się dopiero w kraju okaże, jak się robi projekty, jak na tę kwotę ten projekt optuje. Następnie budowa chodnika na ulicy Łokietka. Tam już jest zrobiony projekt, jest pozwolenie na budowę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się uda ten chodnik zrobić. Jako kolejny punkt dalszy ciąg zagospodarowania terenu starych. Tutaj Pani Burmistrz na zebraniu marcowym obiecała, że w przyszłym roku wygeneruje środki na pracę w okolicy stawu. Staw na razie nie jest przejęty. Dostaliśmy niedawno pismo, że te prace zostają przesunięte do końca grudnia. Natomiast Zarząd Miasta proponuje, aby wykupić pod altany boisko oraz parking grunt znajdujący się po drugiej stronie rzeki. Jest taka możliwość, Pan jest chętny do sprzedania tego gruntu i aby na tym terenie wybudować altany.
Następna sprawa to jest regulacja rzeki Szwedki, ale to nie wiem, pewnie podamy tutaj do budżetu, ponieważ pani burmistrz powiedziała, że już te sprawy ma w tym roku zrealizować i most w przyszłym roku. Następnie odwodnienie cmentarza komunalnego, budowa chodnika przy cmentarzu i parkingu, budowa parkingu i toalet. Sprawa następna, projekt i budowa chodnika przy ulicy Tarnowskiej. Tu już projekt podobno jest zrobiony, to jest tylko kwestia budowy. Ulicy Podkarpackiej, to jest ten odcinek na zakręcie, gdzie jest bardzo niebezpiecznie. Ulicy Puchowskiej, wpłynęło tutaj pismo, kopia pisma, które poszło do starostwa powiatowego do mieszkańców ulicy Puchowskiej. Więc tutaj też dajemy to do projektu budżetu. I ulicy, na krótkim odcinku ulicy Piastowskiej, gdzie prawa strona tej ulicy jest po prostu podmywana przez spływające z dużej wysokości wody i w tej chwili już nawet asfalt jest podmyty. A także ulicy Mickiewicza, to jest prawa strona przynajmniej do odcinka szkoły, żeby dzieci bezpiecznie mogły z ulicy Tarnowskiej przejść. Następna sprawa, przebudowa zjazdu z nowego mostu na ulicy Witosa i budowa nowego mostu na ulicy Polnej. Przebudowa mostu na ulicy Łokietka. Projekt i budowa oświetlenia ulicy Podkarpackiej 11 listopada, Tarnowskiej i Piastowskiej. To są takie krótkie odcinki, niedługie, gdzie trzeba po prostu doświetlić ze względu na bezpieczeństwo. Przebudowa oświetlenia na rynku, to jest strona północna, jak Państwo są po rynku, to widzą, że tam jest szereg słupów, tam około 8 tych słupów zdobi nasz rynek i tam aż się prosi, żeby to wszystko pochować i zrobić dopiero wtedy nowy chodnik. Pochować oczywiście w ziemię, puścić ten prąd. Przebudowa oświetlenia, już mówiłam, remont ośrodka zdrowia, to jest remont schodów, podjazdu, nowa nawierzchnia wokół ośrodka zdrowia. I asfaltowanie ewentualnie ulicy Węgierskiej, bo próbowaliśmy to zrobić ze szkół powodziowych, ale ulica ta jest na razie we władaniu, nie jest przejęta przez gminę. To byłyby propozycje do projektu budżetu. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze swoją uwagę jakąś do tego wprowadzić? Proszę bardzo. Pani burmistrz, ja się chciałem zapytać. To pani burmistrz, chciałem się zapytać, czemu to nie umieszczone jest jako zalecenie do godziny tego oświetlenia, co było takie strasznie obiecane. Jeszcze nie jest umieszczone, więc to są propozycje, będzie umieszczone, jeżeli radni głosują. Czyli możemy jako wniosek dopisać propozycje doświetlenia ulicy Wyrwy, które są przed realizacją budżetu, radni będą uchwalać. Proszę? Nie ma tutaj wprowadzonego, to też. Ulica Boratyńskiego. Ulica Boratyńskiego, Łokietka, Piastowska są projekty. Projekty są zrobione już. A jeszcze do tego pan, nie wiem jak się nazywa. Pan przewodniczący. Pan przewodniczący. Pan mówił tak, żeby zwracać uwagę na przystanki, młodzieży, nie? To ja bym zwrócił pan uwagę, to się potem pan nie przejdzie, albo od razu pan zostanie. Wie pan co, pracowałam tyle lat, byłam gimnazjalnej kobietą, jestem od nikogo nie dostałam. Czy akurat trochę wychowałam? Ja oglądam w telewizji. Teraz na razie do nas jeszcze to nie doszło. Pani Piasecki, bardzo przepraszam, ale skupmy się na razie na tym, że propozycje projektu do budżetu, potem będą wolne wnioski i zapytania. Czy jeszcze ktoś z Państwa do projektu budżetu chce coś wnieść? Proszę bardzo. Czy mamy możliwość wyznaczenia tutaj przejścia dla pieszych koło ośrodka zdrowia? Nie, nie ma takiej możliwości. To znaczy, myśmy już taką propozycję w tamtym roku zgłosili. Była wyznaczona przez powiat komisja, która przyjechała tutaj, bo to jest droga powiatowa. I pan Job, szef Wydziału Komunikacji w powiecie, powiedział, że nie ma takiej opcji. Że jest bezpieczny. Tak, jest bezpiecznie, wręcz zrobienie przejścia dla pieszych spowoduje niebezpieczeństwo. Myśmy się od tej decyzji odwołali drugi raz. Miała być powołana kolejna komisja z udziałem policjantów i pan ją przysłał odpowiedź. Ja to mówiłam w tamtym, chyba na zebraniu marcowym. I przyszła informacja, że komisja wraz z udziałem policjantów stwierdziła, że takiej potrzeby nie ma. Jest jeszcze jeden problem tutaj, ponieważ
tłumaczą się tym, że to przejście to jest droga donikąd, ponieważ potrzebna jest kładka na moście i dalszy ciąg chodnika po prawej stronie. Niemniej jednak problem jest i kolejny raz będę próbowała pisać pismo do powiatu, że na zebraniu wiejskim mieszkańców Rybic padł wniosek o wniosek o to, aby przejście takie zostało zarysowane. Wyznaczone. Także tutaj przyjmujemy jako wniosek do zrealizowania. Czy do projektu budżetu jeszcze coś? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pani burmistrz. Ja rozumiem, że te wnioski zarządu to nie są jeszcze całościowe, prawda? Bo na przykład pani mówiła o odmowie ulicy Księdza Wyrwy. Ja otrzymałem pismo pani burmistrz, deklarujące, że ta inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku. Wszystko wkładam do budżetu, to było to, że z nim będzie zrobione budżetu. Tak. Tak, ale to proszę radnych przegłosować, bo budżet się musi zamknąć. Nie jest większy jak poprzednich lat. Zwiększą inwestycje, które dotacje dostaną, ale to nie dla tej inwestycji celowej. Czy jeszcze coś? Nic się na razie nie zmieniło. Wobec tego, skoro nie ma dalszych wniosków, proponuję, żebyśmy tę propozycję wniosków, te wnioski inwestycyjne do budżetu przegłosowali. Kto jest za tym, żeby takie propozycje trafiły do budżetu miejskiego? Proszę podnieść rękę. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Tak może będzie prościej. Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Czyli wnioski te przeszły jednogłośnie. Jest jeszcze jedna sprawa, którą musimy tutaj przedstawić Państwu, a mianowicie podział funduszu miasta Rybnice. My jako miasto nie posiadamy swojego funduszu, chociaż zwracaliśmy się do urzędu z prośbą o wygenerowanie środków na działanie miasta. I tutaj w tamtym roku i w tym roku pani burmistrz przeznacza pewną kwotę na funkcjonowanie miasta. Niemniej jednak póki co, jako miasto, nie posiadamy żadnego zapisu w statucie miasta, w statucie gminy Rybnice, że coś takiego nam się należy. I mam nadzieję, że członkowie komisji pracującej w tej chwili nad zmianami do statutu, w statucie gminy Rybnice wezmą pod uwagę również to, aby miasto to miało zapewnione środki na funkcjonowanie. W tamtym roku pani burmistrz przekazała środki w wysokości około 84 tysięcy złotych. W tym roku posiadamy tych środków 27 tysięcy. Nie jest łatwo dzielić taką kwotą, zważywszy na to, że po prostu na nas, czyli na zarząd miasta, scedowuje się zaopatrzenie miejscowości w Kruszywo i udrażnianie rowów. I biorąc pod uwagę taką potrzebę, gdzie wiadomo, że kamień na drogę jest ciągle potrzebny, ale biorąc również pod uwagę i to, że miasto ma również potrzeby innego rzędu, czyli po prostu takie potrzeby, które pozwalają na lepsze, godniejsze życie, na to, żeby mieszkańcy naszej miejscowości, ci mali, ci duzi, mieli również potrzeby wyższego rzędu zapewnione, czyli dostęp do jakiejś kultury, do miejsc, gdzie się można spotkać, do tego, żeby kultywować tradycje. Propozycja zarządu miasta na podział tej okrojonej kwoty, bo to jest trzykrotnie mniejszy budżet, jest taka, ażeby na Kruszywo przeznaczyć kwotę 10 tysięcy złotych, na udrażnianie rowów i zakup przepustów 5 tysięcy złotych, na zakup kosza na śmieci na ulicy Podkarpackiej na przystanku autobusowym na granicy Rybnice i Ominy 600 zł, na finansowanie różnych uroczystości, a więc nagrody w konkursie na wieniec, zaprzęg, finansowanie wycieczki dla klasy III szkoły podstawowej i inne, bo tutaj trudno przewidzieć, co w trakcie roku budżetowego się pojawi, kwota 4000 zł. Oraz na zabezpieczenie finansowe różnych uroczystości na terenie Rybnic. I tutaj bierzemy pod uwagę opłatek, który jest zorganizowany dla mieszkańców naszej miejscowości, Dzień Matki, dożynki parafialne i inne, które również w trakcie mogą się pojawić. To jest kwota 7930 zł.
Przykro nam, że na staw nie możemy przeznaczyć żadnych pieniędzy, ale może tutaj pani burmistrz łaskawym okiem spojrzy na naszą inwestycję i w trakcie roku budżetowego albo formując budżet wygeneruje jakieś środki. Planowaliśmy również uchwała rada. Ja tylko generuję, ustalam. Ale propozycję do budżetu pani. Tak. Bardzo prosimy o łaskawą pamięć. I druga sprawa, nie mamy również pieniędzy na to, co planowaliśmy na Święto Rybnic. Chcieliśmy zrobić taki festyn, przynajmniej na początku, żeby to był jednodniowy festyn Rybnic, Święto Rybnic, gdzie będziemy mogli zaprezentować dorobek rybniczan. I to nie tylko w postaci korony, czy na przykład miodu, ale mamy tutaj zagłębie przemysłu drzewnego. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy, którzy przygotowują, wyrabiają piękne rzeczy z drzewa, łyżki, monety, stolnice, deski. No, targowiska, super sprawa. No więc właśnie byłoby miejsce na to, żeby taki festyn sytuować, więc no, nie mamy na to pieniędzy, ale być może, że przy formowaniu też się jakieś pieniądze znajdą. Póki co nasza propozycja jest taka. Pani dyrektor Domu Kultury słyszy. To z Państwa, znaczy my nie musimy tego budżetu przegłosowywać, bo my nie mamy funduszu sołeckiego. Niemniej jednak chciałabym, żebyście Państwo się wypowiedzieli, czy budżet, który, podział budżetu, który proponujemy, odpowiada Wam, czy macie jakieś uwagi? Ja mam taką propozycję, żeby zrezygnować z zakupu tych koszy po 600 zł, bo to jest śmieszne, żeby kosz na śmieci kosztował 600 zł, bo to są kosze tego typu, które są na rynku. Tylko w tych miejscach takich, powiedzmy, troszeczkę dalej odległych od rynku, tutaj pracownikami, którzy są w urzędzie, próbować takie kosze zrobić, zakupić materiały i wydaje mi się, że to będzie dużo mniejszy koszt. Znaczy była jeszcze i taka propozycja, że pan Wiśniacki mi poddał pomysł, że on po prostu taki koszt za mniejsze pieniądze też by zrobił. Niekoniecznie musi być taki elegancki i buty, bo to chodzi o kosz na przystanek, więc ja tutaj nie mówię, że to ma być taki sam kosz. Myśmy starali się kupić takie kosze, idąc od centrum Rybic, żeby mniej więcej te główne ulice miały w tym samym stylu zabezpieczone kosze. Natomiast przystanki czy odleglejsze fragmenty Rybic nie muszą posiadać takich kosztownych koszy i jak najbardziej propozycję przyjmujemy. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Wobec tego myślę, że możemy podjąć tej decyzji poprzez głosowanie. Kto jest za tym, żebyśmy w ten sposób podzielili Fundusz Miasta Rybnice? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Wobec tego wprowadzimy to. W takim razie będzie to uchwała numer 2 dotycząca podziału Funduszu Miasta Rybnice. To by był kolejny punkt zrealizowany dzisiejszego zebrania i teraz przechodzimy do następnego. Chciałabym oddać głos panu Chmurze, który przedstawi Państwu sprawy dotyczące odbioru śmieci w przyszłym roku. Szanowni Państwo, 1 stycznia weszła ustawa, jak wiecie, z środków masowego przekazu, że będzie, że zmienia się polityka w gminach, w kraju w zakresie utrzymywania porządku i czystości. Mieliśmy na to i mamy w dalszym ciągu 18 miesięcy na to, żeby ten system przebudować. Z 18 miesięcy w tej chwili zostało nam już 8 miesięcy do momentu, kiedy 1 lipca 2013 roku będzie zupełnie inny system gospodarki odpadami. Ten system głównie, co wiecie, ale przypomnę, że przejmują na siebie gminy i gminy biorą odpowiedzialność za to, za czystość i porządek na własnym terenie. Było już tu powiedziane, że będą w najbliższych miesiącach, ja doprecyzuję, w miesiącach listopad, styczeń, zapadały fundamentalne uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Rybnicach co do tego, jaki system przyjmiemy, jakie metody zastosujemy i jak to będzie w rzeczywistości wyglądać. Już
już zaczynamy taką grę na ostro od tego miesiąca, ponieważ radni, pani burmistrz już poleciła mi skierować przygotować materiały już w tym miesiącu, skierować pierwsze materiały do Rady Miejskiej i do komisji celem przedyskutowania i coś takiego mamy już przygotowanego. Zaczynamy oczywiście od regulaminu utrzymywania porządku i czystości, ponieważ jest to fundamentalny dokument, pierwszy jakby krok w tej ustawie, mówiący o tym, że musimy przyjąć regulamin, zgodzić się, że taki regulamin będzie obowiązywał, a z tego regulaminu będą płynęły inne konsekwencje. Regulamin jest przygotowany, on jest już, można powiedzieć, praktycznie w drodze do Rady Miejskiej, z tym, że ten regulamin powinien być poddawany konsultacjom też społecznym. My zwlekaliśmy długo, bo tak jak mówiła pani burmistrz, mamy ten regulamin w dość dobrym stanie. Inne jeszcze gminy nie mają, krygują się, próbują, jedni drudzy próbują podpatrywać. Nie ma tu od nikogo, że tak powiem, odgapić tego dokumentu. Tu trzeba siąść i wprost go napisać. Oczywiście, że fragmenty można przenieść do innych gmin, ale tu jest takie bardzo, bardzo trzymające się realiów tego, co występuje w konkretnej gminie, trzeba ten regulamin napisać. My go mamy. Ja pozwoliłem sobie projekt regulaminu po przedstawieniu pani burmistrz wysłać do sołtysów. Sołtysi i pani przewodnicząca w tej chwili mają już ten regulamin. No i będziemy kolejny ten regulamin kierować na stronę internetową Urzędu Miejskiego i z panem dyrektorem Lisak spróbujemy to przekazać w paśmie brzanki. Projekt regulaminu. Ten regulamin, jeżeli radni uznają za dobry, za właściwy, skierujemy do Powiatowego Inspektoratu Pracy, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i jeżeli tam uzyskamy pozytywną opinię w ciągu 2 tygodni, to tak jak mówił pan przewodniczący Rady Miejskiej, w listopadzie będzie podjęty jako dokument już obowiązujący. I od tego czasu będziemy równolegle będziemy musieli również przyjąć, to znaczy radni będą musieli przyjąć na wniosek pani burmistrz metodę, jaką wybieramy co do przyjęcia gospodarki odpadami. Metody, jakby, która będzie miała wpływ na cenę, jaką w przyszłości przyjmiemy. Są tutaj przez ustawę zgłoszone jakby 4 możliwości. Od gospodarstwa domowego, od każdego mieszkańca, od metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej i od metra sześciennego zużywanej wody. Te 2 ostatnie raczej nas tu nie będą obowiązywać, ponieważ to bardziej dotyczy miast, tam gdzie łatwo jest obliczyć powierzchnię mieszkalną, chociażby, bo ktoś tam ma 50 czy 60 metrów kwadratowych mieszkania. Natomiast będzie to wyboru jakby jedna z 2 metod, albo od gospodarstwa domowego, albo od odpłatność od mieszkańca. Przy czym też będzie tu takie podchwytliwe dość zagadnienie. Gospodarstwo domowe, w rozumieniu, czy to jest gospodarstwo domowe, czy to jest numer domu. Bo na wsiach jest coś takiego, że pod jednym numerem domu to często są 2 lub 3 gospodarstwa domowe. My będziemy przedstawiać, konsultujemy to w tej chwili z prawnikiem, ale będziemy przedstawiać, że my w Ryglicach gospodarstwo domowe rozumiemy jako numer domu. Czyli tak jak było do tej pory, bo na to prawo nam pozwala. Czyli byłby do wyboru, będzie do wyboru i radni zadecydują, czy to będzie gospodarstwo domowe w rozumieniu numer domu, czy ilość mieszkańców mieszkająca, a czy indywidualna ilość mieszkańców.
I teraz powiem tak, że my będziemy się skłaniać i takie wyliczenia robimy, żeby to był, no, było gospodarstwo domowe. Byłby tu występował taki kasus solidaryzmu, pewnego solidaryzmu społecznego, dlatego że no jeżeli, jeszcze o cenach nie mówię w tej chwili, ale jeżeli byłaby cena 5 zł od mieszkańca za wywóz śmieci, to zobaczcie Państwo, jeżeli dwie osoby mieszkają w jednym domu, no to tylko 10 zł, ale problem zaczyna się tam, gdzie mieszka w danym domu no, no 8 osób, więc wtedy byłoby no 40 zł miesięcznie, tu 10, tam 40. Jeżeli byłoby jakoś to uśrednione, to byłoby to powiedzmy 20 zł. Taki fakt, że w każdym gospodarstwie domowym, tak liczonych jak przedstawiam, w naszej gminie mieszka 4,35 mieszkańca. Rygnice są takim idealnym wzorem tutaj, bo właśnie w Rygnicach występuje ta liczba 4,35. I teraz tak. Jeżeli już będzie regulamin, jeżeli będzie wybrana metoda uchwałą Rady Miejskiej, w jaki sposób to liczymy śmieci, to będzie skierowana do Państwa deklaracja, składana taka deklaracja mieszkańców co do ilości mieszkańców, ile mieszka pod danym numerem domu i informacja o ilości produkowanych śmieci. Będzie to niesłychanie ważny dokument. Prosiłbym bardzo Państwa, którzy dzisiaj jesteście na zebraniu i wszystkich Waszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół i tak dalej, żeby do tej deklaracji podeszli bardzo poważnie, wypełnili ją i ona ma wrócić do, Urzędu Gminy, Urzędu Miejskiego do nas konkretnie, ponieważ te deklaracje zweryfikujemy z tym, nad czym dzisiaj pracujemy, czyli planem gospodarki odpadami, wojewódzkim planem gospodarki odpadami i no, danymi statystycznymi, jakie mamy za 5 ostatnich lat z gminy. Musimy te dokumenty porównać, ponieważ przyjęta jest w ustawie o gospodarce odpadami zasada taka, że ona ma być neutralna, to znaczy gmina ma na tym nie zarabiać, ale też gmina nie może tracić. Będzie to nieprawdopodobnie trudne do trafienia w pierwszym, drugim roku. Tak mówią nie tylko praktycy, ale i fachowcy, którzy ustawę przygotowywali, że pierwsze 2-3 lata będą bardzo trudne do trafienia w sedno sprawy, czyli takiego idealnego trafienia, żeby ani gmina nie traciła, ani mieszkańcy nie byli nadto odciążani opłatami za wywóz śmieci, za gospodarkę śmieciami. Ważną rzeczą będzie też takie podjęcie przez radnych takiego stanowiska, jak zachować się wobec mieszkańców, którzy prowadzą działalność gospodarczą u siebie na podwórku. Myślę tu o tym całym segmencie obróbki drzewa, o tych drzewiarzach. Dlatego, że ustawa jednoznacznie daje tu gminom do wyboru coś takiego, że można ich brać pod uwagę, a można ich nie brać pod uwagę. Wszyscy generalnie, z tego co się orientujemy, a mamy kontakty bardzo, bardzo szerokie, że gmina właściwie zajmuje się gospodarstwami indywidualnymi, ludźmi, gospodarstwami domowymi. Natomiast producenci, wszyscy, handlowcy, zakłady rzemieślnicze, usługowe i tak dalej, mają obowiązek podpisać umowę indywidualnie z operatorem, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Jeżeli będziemy już mieć wszystko, metodę, regulamin, deklarację i tak dalej, i będziemy mieć już komplet danych, będziemy wyliczać, choć my już w tej chwili wyliczamy, będziemy wyliczać, ile nas te śmieci będą kosztować i będziemy mieć obowiązek rozpisania przetargu na wybór operatora, który będzie gminę
obsługiwał, będzie wywoził te śmieci, będzie je tam gdzieś dalej zagospodarowywał. Ustawa mówi tak, że takie gminy jak nasza do 10 tysięcy, tam jest tak powiedziane, może około 10 tysięcy może mieć jednego operatora i w tym kierunku raczej będziemy szli, będziemy przynajmniej rekomendować radnym, żeby był jeden operator. Kto nim będzie? Wyłoniony w drodze przetargu właśnie. Kto nim będzie? Trudno dzisiaj powiedzieć, nie ma takiego faworyta. Nie, domniemamy, że może to być jeden z trzech, bo się na dzisiaj tyle zgłosiło. Transformers się zgłosił jako pierwszy, MPGK się zgłosiło jako drugie i do Rzeczy Białej zgłosiło się jako trzecie. W rejestrze działalności regulowanej jest zarejestrowanych trzech operatorów, czyli my domniemujemy, że jeden z tych trzech jest zainteresowany, żeby z gminy wywoził śmieci. Przetarg będzie prawdopodobnie, tak przynajmniej wynika z przyjętego przez nas harmonogramu wewnętrznego, będzie ogłoszony w lutym. W lutym to jest taki moment, żebyśmy się jeszcze zdążyli przygotować do lipca i z tym operatorem wszystkie szczegóły dobrać. Jest wiele problemów, które będziemy musieli z nim dogrywać. Chociażby powołam się na coś takiego, że dzisiaj tak i do Rzeczy Białej, jak i MPGK w zasadzie obsługuje rynek łatwiejszy, łatwy, tam gdzie można dojechać, gdzie są jeszcze te koszty nie takie duże, gdzie jest łatwo te śmieci wyciągnąć z gospodarstw domowych. Natomiast te 30%, które dzisiaj ma niepodpisane umowy na wywóz śmieci, to są głównie te, nazwijmy je tak, opłotki, gdzie jest bardzo trudno dojechać, gdzie brakuje czasem drogi, gdzie jest droga trudna do przejechania i tak dalej, ale jednak będziemy musieli ten trud podjąć i wziąć, ponieważ wszyscy będą w jednakowym stopniu obciążani za śmieci, no to będziemy musieli wziąć na siebie obowiązek dotarcia do tych ludzi. Co prawda ustawa mówi tak, że to nie jest tak, że my mamy brać od kogoś z podwórka śmieci, że operator wyłoniony w drodze przetargu będzie musiał wjechać na podwórko, nakręcić i tak dalej i zabrać śmieci i wyjechać stamtąd. We wskazanych punktach przez gminę będzie mógł operator, czy będzie odbierał ze wskazanych punktów. I liczymy się z takim rozwiązaniem, jakie jest już praktykowane w wielu gminach na terenie naszego kraju, że gmina wskazuje punkt, do którego mieszkaniec śmieci sobie musi, że tak powiem, donieść czy dostarczyć. Są to takie różne zbiorcze punkty. I to jest przewidziane w ustawie. Także myśmy ostatnio zrobili taką akcję, wysłaliśmy do 830 gospodarstw pisma, gdzie prosili o kontakt tych mieszkańców, żeby z nimi na ten temat porozmawiać. Wielu z nich umowy podpisało, konkretnie 148 na dzień dzisiejszy ludzi dodatkowo umowy podpisało, ale często w tych rozmowach ludzie się powołali, wy do mnie nie dojedziecie, wy mi musicie wziąć z podwórka, ja nigdzie nie będę chodził, albo ja śmieci w ogóle nie mam. To nie jest prawda. Gmina wskaże taki punkt i obywatel wcale nie musi nieść worka od razu naraz. Może go sobie idąc na zakupy wziąć nawet w siatce śmieci i wynieść do wskazanego przez gminę punktu. Ale będzie to wymagało jakichś już takich ustaleń między operatorem, mieszkańcem a gminą. Jest też w ustawie mowa o śmieciach tak zwanych problematycznych, czyli wszystkich tych odpadach, styropianach, styrodurach, szkle, gruzie, kompoście, no wielu, wielu innych. Nad tymi sprawami nie chciałbym je rozwijać, bo one są rzeczywiście trudne i nie chciałbym dzisiaj, że tak powiem, zaśmiecać wam obrazu, ale my je też będziemy musieli rozwiązać i rozwiązania idą w tym kierunku, że śmieci ponadgabarytowe, akumulatory, baterie, te elektrośmieci, opony i tak dalej, gmina weźmie na siebie obowiązek, weźmie,
pewnie już się zaczyna nam w gminie przyjmować taki ładny, ładny obraz, że raz wiosną w marcu i raz w październiku, w jesieni będziemy takie akcje robić. One na mieszkańca dzisiaj niewiele kosztują, bo 61 groszy, jakby tak można powiedzieć, za kilo wywiezienia tych śmieci takich problematycznych, ale na przykład co do gruzu będziemy proponować rozwiązanie takie, że jeżeli ktoś prowadzi budowę, prowadzi remont i tak dalej, będzie na siebie musiał wziąć obowiązek zgłoszenia typu do gminy coś takiego, gmina mu podstawi kontener, ale on za to będzie musiał płacić indywidualnie, bo trudno jest obciążać wszystkich mieszkańców gminy za remont czyjegoś indywidualnego gospodarstwa. Jest trochę statystyki teraz, trochę statystyki. Statystyczny mieszkaniec gminy produkuje na miesiąc 8 kg śmieci. Co się w tych 8 kg... Naszej gminy. Co się statystyczne? Co się w tych kilogramach mieści? Przede wszystkim śmieci z gospodarstwa domowego i śmieci z tych z przystanków. Nie martwcie się Państwo za bardzo, bo na tych przystankach nie jest tak dużo, bo znowu jak się popatrzy, to prawie 7,5 kilo to się produkuje w domu, a tam 40 parę deko to się produkuje na mieście. Ale to są niestety śmieci nasze, gminne. Jak te rozmowy pokazują, to ludzie wcale nie kryją tego, a my nie mamy ludziom za złe, że mówią, nie mam podpisanej umowy, na przykład tam na Tuchowskiej nam tak mówiono, nie mam podpisanej umowy, bo mam niedaleko do tych dzwonów i tam sobie wynoszę, nie? No dzisiaj nie można czegoś takiego praktykować, dzwon dzwonem, ale umowę z gospodarstwem trzeba mieć, znaczy nie umowę, tylko gospodarstwo będzie opodatkowane i nie musi wcale do tych dzwonów już wynosić, bo będzie dostawał pojemniki, a operator będzie z gospodarstwa domowego to zabierał. Także, że 8 kg. Nie bierzemy do tego cmentarza, do cmentarza zaraz powiem i to nie jest kwota taka przerażająca. Jest w Ryglicach 660 równe 660 numerów domu, tak jak mówię, 4,35 mieszkańca to jest w Ryglicach. Możecie sobie Państwo tak samo jak my liczyć, czy ktoś kogoś tu próbuje oszukiwać. Nie próbuję oszukiwać, ale śmieci generalnie wzrosną, opłata za śmieci wzrośnie. Ja Wam dzisiaj naprawdę nie powiem dokładnie, ile to będzie kosztować, nie powiem. Nie dlatego, żebym nie chciał powiedzieć, ale to jest jeszcze kwestia rozmowy i dyskusji, ale mniej więcej wygląda to tak. Dzisiaj mieszkaniec płaci 4,50 zł za wywóz śmieci. Dzisiaj. Jeżeli dodamy te mówię, problematyczne, te z akcji, z gabaryty i tak dalej, dwa razy do roku, to trzeba dodać do tego 61 groszy, czyli 5 zł 11 groszy. 5 zł 11 groszy to dzisiaj każdy z mieszkańców jakby przypada, że jest za tyle wywozi się śmieci. Jeżeli dodamy te sprawy, że trzeba z opłotków policzyć, że ten operator będzie musiał się trochę więcej najeździć i tak dalej. Jeżeli my weźmiemy pod uwagę to, że dzisiaj za śmieci to nie tylko płacimy jakby za śmieci odebrane i dalej nas nie interesuje, co się z nimi dzieje. Dzisiaj obywatela i gminę musi interesować to, że będzie powstawała spalarnia, która kosztuje, że będzie sortownia, która kosztuje i tak dalej, to ja sądzę, że gdzieś będzie opłata na jednego mieszkańca przypadała w granicach 7 zł. 7 zł to będzie na mieszkańca. I teraz wracam do początku mojej wypowiedzi, że będą radni naprawdę mieli bardzo trudny orzech do zgryzienia. Czy podnieść rękę za śmieciami od mieszkańca, czy od gospodarstwa domowego. Bo jeżeli by było 7 zł, to przypomnę, rodzina dwuosobowa płaci tylko 14 zł, ale rodzina domu, w którym jest już 10 osób, to płaci 70 zł miesięcznie.
No, więc będą na pewno radni tutaj mieli bardzo trudny problem do rozstrzygnięcia. Na cmentarzu komunalnym, jak Państwo wiecie, wyłączamy go z tej opłaty, nie obciążamy wszystkich, bo z wielu powodów, których nie chcę rozwijać, ale powiem, nie wszyscy mają bliskich na cmentarzu akurat rygielskim i tak dalej, i tak dalej, ale chcę powiedzieć, że pani burmistrz nam bardzo w tym roku przycisnęła tutaj taką no, śrubę, że tak powiem, bardzo tak pospolicie i mówiła tak, musi być cmentarz bardzo zidentyfikowany, musi być zarządzanie cmentarzem bardzo uproszczone. Kupuję wam program, ale życzę sobie to. I między innymi radni też bardzo duży wkład wnieśli. Rada Miejska, że wyraziła zgodę na pobieranie 300 zł za przedłużenie prawa do grobu. I te 300 zł, które w tej chwili pobieramy i będziemy pobierać, będziemy się nawet uciekać do likwidacji tych starych grobów, jeżeli nie ma i sprzedawać na nowo te groby. W tych 300 złotych kalkulujemy w taki sposób, żeby tam były pokryte śmieci. Żeby to nie obciążało wszystkich mieszkańców, tylko tych, którzy no, mają bliskich na cmentarzu i chcą, żeby ten cmentarz wyglądał w ten sposób. Chcemy, zgodnie tu z wolą i pani przewodniczącej i radnych, żeby cmentarz się samofinansował i też był neutralny. Nie żeby przynosił zysku gminie, gmina na tym zysku by i tak nie osiągnęła, natomiast no, żeby gmina nie kosztował ten cmentarz nadto. I tak się będziemy robić. Laboratorium Polskie Śmieci, powiedz. Przeprosimy, Laboratorium Polskie Śmieci. Znaczy tak, to zaraz powiem, natomiast chciałem tak powiedzieć. Więc tak, jak Państwo mówią, nie chcę zanadto rozwijać, ale czytajcie stronę internetową Urzędu Miejskiego, czytajcie pasmo Brzanki. W najbliższych miesiącach będziemy Państwu bardzo dużo pompować tu wiedzy na temat śmieci. Chcemy, żebyście Państwo też, co się Wam nie podoba, śmiało do nas dzwonili i mówili, dlaczego tak, dlaczego tak, dlaczego nie tak, a może widzicie inne rozwiązania w innych gminach, gdzie my je nie dostrzegamy, choć bardzo bacznie obserwujemy, żebyśmy naprawdę nie zrobili my ze swojej strony wam krzywdy, a wy, no, żebyście byli tego świadomi, że wchodzi nowy podatek śmieciowy, wchodzą nowe opłaty. My, nam zależy na tym, żebyście nie byli za nadto obciążani, ale z drugiej strony no, za darmo tego się zrobić nie da, co jest dzisiaj planowane. Na pewno jeżeli wejdzie podatek śmieciowy, będzie bardzo, bardzo sprawiedliwy, ponieważ część dzisiaj, o czym było mówione, no, ponosi te opłaty za śmieci, a część w ogóle sobie nadal krwi z tego. Przykład jest taki, gdzie na pani Krysia też dziurę w brzuchu wierci za przystanek na ulicy Podkarpackiej, tam na Brzezinkach, gdzie my potrafimy dwa razy dziennie tam śmieci stamtąd zabierać, a ktoś nosi. Strasznie to wygląda. Jest kilka takich punktów na terenie w ogóle gminy, że chociażbyśmy sobie ręce urobili, to i tak tam będą śmieci. Może po wprowadzeniu podatku wszystkiego dla wszystkich równego nie będzie takie rzeczy się nie będą dziać. Podatek ten śmieciowy, ta opłata za wywóz śmieci będzie podlegała artykułowi 52 i 54 ordynacji podatkowej, czyli nie ma żartów, bo to będzie w drodze egzekucji ściągane, tak jak jest dzisiaj, tak jak inne podatki są ściągane. Pani burmistrz mnie tu mówi, żeby jeszcze przypomnieć o tym, o tych gabarytach. Gabaryty bardzo ładnie Państwo reagujecie, my ogłaszamy, wy jesteście przygotowani. Przykład chociażby w tej chwili prowadzonej akcji. Wczoraj 42 jednostki takiej elektrośmieci żeśmy wywieźli z gminy, to znaczy telewizory, pralki, tam zamrażarki i tak dalej, lodówki. Bardzo to ładnie wychodzi. W tym tygodniu będziemy realizować opony. Jest ich już tam masę, około 500 opon. Będziemy w dalszym ciągu to zbierać.
w kolejnym tygodniu idą ponad gabaryty i tak to będziemy robić już chyba zawsze, że raz w marcu i raz w październiku będziemy te rzeczy wywozić. Jeżeli macie, mówię, znajomych i tak dalej z takimi problemami, dawajcie, my to załatwimy. To kosztuje, mówię, w przeliczeniu na mieszkańca 61 groszy. I warto się na to złożyć, a nie wywozić do Paryża. Bardzo dziękuję za pochwały, jakie żeście tutaj Państwo, znaczy Pani Burmistrz, Pan Przewodniczący czy Pani Grysia wyrazili, że dbamy o czystość w imieniu pracowników, którzy o to dbają. Bardzo, bardzo dziękuję. Ale chciałem powiedzieć tak do Was i zwrócić się do Państwa, do mieszkańców Rybnic. Pomóżcie nam w niektórych problemach. Obcinamy drzewa przy drodze. Robimy to czasem też na posesjach prywatnych. Tam moi pracownicy, którymi przychodzi mi zarządzać, kierować do pracy, otrzymują cięgi, wyzwiska i tak dalej, że po co te drzewa wycinacie i tak dalej. Z jednej strony zdecydujcie się, co chcemy, bo tak, latem przychodzicie, że nie wykoszone, zimą, że nie idzie śmieci wypchać, bo drzewa przeszkadzają, a jak idziemy wycinać drzewa, no często nie ma zgody. No nie może tak być. No musicie albo, bo my możemy ucieknąć się do bardzo prostego rozwiązania, że będziemy posyłać pisma, proszę usunąć drzewa. Ale nie chcemy tego robić. Skoro Pani Burmistrz mówi, masz to Ty robić ze swoimi ludźmi, bo masz ich na tyle, no to robię. Tylko pomóżcie i trochę wyrozumiałości bym prosiła, nie wyzywać Bogu ducha w innych pracowników. Będziemy czyścić potoki. Będziemy je czyścić, ale nie wyrzucajcie już do tych oczyszczonych potoków, nie wyrzucajcie z powrotem śmieci, bo to naprawdę nie da, bo to jest robota takiego Syzyfa. No, przejdą nasi, wyczyszczą za chwilę są śmieci z powrotem. Jeżeli Państwo macie dzikie wysypiska, to jeżeli opatrzność pozwoli, a będzie listopad dobry, pogodny, suchy, to weźmiemy się za likwidację dzikich wysypisk, żeby w nowy rok już pod rządami nowej ustawy wejść bez dzikich wysypisk, ale też ostrzegamy, że do niektórych wysypisk nie będziemy usuwać, tylko będziemy kierować wnioski na policję, bo mamy ewidentne przykłady po śmieciach i poznajemy, że to są konkretne śmieci konkretnych ludzi, bo jeżeli my znajdujemy legitymację szkolną, jeżeli znajdujemy wnioski do ZUS-u, jeżeli znajdujemy tam korespondencję prywatną, listy i tak dalej. No to słuchajcie, to my wiemy, czyje te śmieci są. I dlatego no, na paru sprawach już żeśmy mieszkańcom zwrócili uwagę, zaprosiliśmy do siebie, powiedzieliśmy, wyczyść człowieku, bo to są twoje śmieci i mieszkańcy wyczyścili. Ale no nie, zwracajmy sobie wzajemnie uwagę, że tak robić nie można i jak zlikwidujemy już dzikie wysypiska, to prośba byłaby taka, żeby już więcej ono w tym samym miejscu nie powstało. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu Ryszardowi. Wypowiedź była chyba wyczerpująca dla wszystkich. Kto ma jakieś wątpliwości, to pewnie pan Ryszard udzieli informacji w swoim urzędzie i mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie na wszystkie zebrania miejskie, jakie organizujemy, ponieważ okazuje się, że ma dużo więcej do powiedzenia na temat organizacji, zorganizowania porządku w Rybnicach niż ja, ponieważ on tym głównie zawiaduje. Dodając tylko do tej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, ja tam położyłam na stole, na tym są listy obecności, terminy zbierania tych wywozów, więc można sobie wziąć te karteczki, żeby pamiętać, kiedy to trzeba odnieść. Znam, że to nie przestrzegają, tak to bez znaku nie ma mamy. No wtedy uchwała, na chwilę płatny, ewentualnie płatny. Nie płatny nawet, ale może tylko do 30 minut. Póki co. Więc tutaj apel o debarkowania. Następna sprawa. Kolejny raz apeluję o dbanie o rowy. Proszę Państwa, przykład rowu idealnego jest w Rybnicach jeden. Jest pewnie ich więcej, ale ten akurat mi się pierwszy nasuwa. Ulica Strumieniowa, rów przy posiadłości Panadyńskiego. Nie zdarzyło mi się przejechać tam, żeby rów nie był wykoszony i nawet jak się tam zdarzy taka potrzeba, odebrany. Dziękujemy za pochwałę. Jest w tej ulicy. No, bardzo się cieszę. Więc proszę Państwa, da się.
Da się. A tymczasem, to co widzę na ulicy, na rowach, to jest tak. Zachwaszczony, to już nagminny przypadek. Przecież to nie urząd będzie wam wykaszał ten rów w środku i od strony pola. Urząd wykasza rów od drogi. Natomiast to, co jest w rowie i na poboczu waszego pola, posiadłości, to jest wasze zadanie. A bardzo często zdarza się, że w rowach rosną drzewa, krzewy i wy je wręcz hodujecie, bo tutaj miałam przypadek, że jeden pan mówi, że nie wycinał, bo niech jeszcze grubsze będzie. To przecież nie to miejsce. Jest dość miejsca, żeby drzewa i krzewy sadzić, a nie w rowie. I tak na przykład w tej chwili batalionów chłopskich, tam poprosiłam mieszkańców, żeby powycinali te krzewy z rowu. Niektórzy odpowiedzieli na apel, niektórzy dalej pielęgnują te krzaki. A potem przychodzicie tutaj i mówicie, że potrzeba rów zrobić. A 1/3 tego, co z rowu wybieramy, o ile nie połowa, to jest zgniłe rośliny, zgniłe gałęzie, albo po prostu bierze ten kopiący rów, bierze krzaki, wybiera. Na to nie ma pieniędzy. Pieniądze są na to, żeby odmulać rowy, konserwować rowy, a nie robić po was porządki. Bardzo proszę, dbajmy o to, co mamy. Pieniędzy na rowy jest mniej. Więc w przyszłym roku tych rowów będzie dużo mniej wybranych. W dużej mierze właśnie sami postarajcie się zadbać, żeby ten rów był czysty, żeby wykoszony i żebyśmy mogli popatrzeć na to, że jest ładnie. Natomiast sprawa następna to dbałość o porządki. Jest dobrze w Rybnicach, ale może być jeszcze lepiej. Tylko jak się każdy obejrzy wokół własnego obejścia, bo nie tylko przy samym płocie i przed płotem. Czasami po prostu dwa kroki dalej też trzeba zrobić. I jak wiecie, że jest jakiś teren, którego nikt nie porządkuje, jak widzicie papier, ja nie wiem, żebyście tam robili nie wiadomo jakie porządki. Zadbajmy, żeby nasze otoczenie było ładne, bo coraz więcej ludzi tu przyjeżdża, przejeżdża przez Rybnicę. I myślę, że powinniśmy się czuć dumni, że tu mieszkamy, właśnie świadcząc czystością. Że mamy powody do dumy, do tego, żeby prezentować ładne otoczenie i czyste otoczenie. Ja tyle. Jeśli są jakieś pytania, uwagi, bardzo proszę. To jest ten czas na to. Mam pytanie do pani burmistrz. Czy wodociągowanie będzie polegało na wodociągowaniu całych miejscowości, czy to będzie tylko dociągnięcie tych hydrantów do centrum? Proszę pana, na tempo będzie zrobione tylko do centrum w tej chwili, tej drogi, a dalej będzie według planów, które są sporządzone i będą doprojektowywane miejscowości w zależności od kapitału, który zgromadzimy. UFOŚ proponuje 1 do 1,5 razy wartość wodociągu musimy zabezpieczyć, więc na ile nam starczy, to zabezpieczymy. Około 12 miliardów złotych musimy zabezpieczyć, żeby było zrealizowane, ale raczej mówimy o centrum. Miliony o centrach, bo tak przeliczał, to wszystko jest w trakcie przeliczania, ale na razie mówimy o centrach. Tam, gdzie projekty były, tam będą też realizowane. Ale projekty te poprzednie, czy te ostatnie? Te ostatnie zostały. Te ostatnie zostały. Te wszystkie po przeglądzie, co dostały, wszystko składajcie sobie do rzeczy białej, bo oni mają wszystkie projekty i my chcemy doprojektowywać, ale też do centrum, szczególnie tam chodzi o Lubcze Wolę. Kowalową, żeby z góry zalasowej dojść na dół, bo tam brakuje nam pewnego elementu, żeby to wszystko zamknąć. Natomiast tutaj to te wszystkie, które są zrobione. Myślę, że za jakiś czas trzeba było spotkanie z prezydentem jeszcze, żeby się dopytali, ale wykonanie sami przychodzi indywidualnie do urzędu, do wrócić się o swoje miejsca, bo są miejsca, gdzie niby miały być wodociągi, a ich nie ma. Wiem, że jest dużo nieporozumień, ale to bazujemy teraz na startu. Te zostały przekazane do tego. Oni doprojektują urzędu na bieżąco. W każdej sytuacji. Bo przecież nie wiem, że nie było projektu na szkoły, na ośrodek zdrowia. Przecież to jest chore, gdzie największy pokój wody w szkołach, w ośrodku zdrowia. W tej chwili to będzie, już jest zrobione i szkoły są podpięte i ośrodek zdrowia, również do urzędu, ale to trzeba się indywidualnie pytać. My mamy zabezpieczyć taką kwotę, żeby maksymalnie to zdołać. Ceny przetargów spadają, ale też jest taka inna sytuacja, że mówi się, że znów to wszystko w 2014 wzrośnie i te przetargi wzrosną, że zostają to najlepsze firmy, które regulują ceny i to wszystko się waha cały czas. Natomiast tam jest średnia cena już wyliczona, bo czy tam sztab ludzi pracuje nad tym,
Mariusz, czy tam też dalej, gdzie jest inny program, nie podociągowanie. Dlatego mówię, plany aktualnie są w sądzie niewidziały, tam sobie wszystko sprawdzać. A będziemy robić więcej, bo musimy zamknąć szybko, w szybkim terminie. Dlatego te inwestycje, które są oparte już o pozyskane środki, to będą, wszystkie inne będą musiały poczekać. Bo musimy zrobić to, co najważniejsze, woda, kanalizacja, podstawa śmieciowa, to nam partnery rządowe mówią, nie ma tego dostępu. A wszystko będzie się okaże dopiero, jak tam, do czego się przyłoży. Może jeszcze jeden temat, jeżeli mogę poruszyć. Bo właśnie dużo pani burmistrz mówiła na temat reorganizacji posiadatek. Wiem, że jest to temat bieżący, bo też oglądam śledzę sesję, więc jest to temat, który jest teraz poruszany. I wiem, mój pomysł, może taką ewentualność rozważyć, żeby do tego w tym zabiegu stworzyć jakąś coś na nie wiem, komisję ekspercką i powierzyć tego tematu tylko i wyłącznie radnym, ale na przykład skorzystać z pomocą również dyrektorów szkół. To są to osoby, które... Ja mogę odpowiedzieć. Jestem w ciągłym kontakcie z dyrektorami szkół, rozmawiam na ten temat. Na początku września tego roku również rozmawialiśmy. Dyrektorzy wiedzą, w którym kierunku mają iść, jak to zrealizować. Natomiast ciałem ustawodawczym jest zadaniem. Ja rozumiem. Ale tutaj żadne indywidualne, ja nic nie zrobię, jeżeli ja tak nie uchwalił. Natomiast, proszę Państwa, to wymusi sytuacja, nie dziś, nie jutro, nie pojutrze, chyba coś się zmieni w państwie polskim i będzie ustawa z karta przygnicznego zreformowana, przynajmniej w paru punktach, tak żeby domknąć budżet na subwencję, tylko o to chodzi. Natomiast ja byłam, mówię Panu Świeżusieńko, na spotkaniu z ministrem, byli wszyscy tutaj burmistrzowie do manifestacji w Sejmie i w Warszawie i powiedziałam, jest jasne, że gminy są nieudolne te, co wydają więcej środków. Trzeba tak zrobić sieć szkół, żeby starczyło subwencji. Nie dostanie więcej subwencji. W Turkowie starcza subwencji, u nas nie starcza. Ja nie mówię jak zrobić, natomiast są na to sposoby. Do gminy dostały mechanizmy, przeliczniki specjalne, możliwości. Idzie o to, żeby samorządem znieść karty nauczyciela, powiedzmy sobie wprost. Natomiast ja teraz w Zakopanem oglądałam piękną szkołę prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Na przykład w małej miejscowości, dzieci się uczą, tam gdzie się uczą, a szkołę prowadzi nie gmina, tylko Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Bądź w Joninach, bądź w Kowalowie, to można szkołę przejąć, albo jeszcze inaczej zrobić. Ale to jest, wie pan, wielu wariantów, można dyskutować wszyscy wspólnie, ale bez ustaw, bez uchwał nic nie zrobimy. To musi być czysta kalkulacja, bo wiadomo, że te nauczyciele muszą rosnąć, bo nauczyciel za 2000 nie pracował, więc muszą rosnąć. A skoro muszą rosnąć, subwencja będzie rosła, a ilość ucznia spada, bo subwencja jest na ucznia, to wiadomo, że nie da się brakować. Coś z tym panem trzeba będzie zrobić. Ja się z panią zgadzam, że uchwały muszą podjąć radni, natomiast chodzi mi o to, że może właśnie osoby zarządzające szkołami będą miały inne, ciekawsze pomysły, prawda? No, rozmawiać. Sekundę, pani dyrektor, bardzo chciałam pani dyrektora Gaciesus oddać głos. Coś rozmawiali, co mówiliśmy, co robicie w szkole. Za chwileczkę już pani. Tak, ostatnio na spotkaniu rozmawialiśmy z dyrektorem na przemyśle, że następne spotkanie, w jaki sposób każda szkoła mogłaby oszczędności szukać. Natomiast rzeczywiście dobrze by też byłoby, ponieważ to jest mieszkanie Rejlit, żeby te słowa, które pani burmistrz mówiła na początku o tym, że jest dużo pieniędzy dokładane do oświaty, bo tak jest, bo tylko że żeby też mieszkańcy Rejlit wiedzieli, że to są kwoty dokładane do całej gminy, prawda? Tak. Bo subwencja idzie na... Nie jest dobrze, oczywiście. Tak, że my jako Rejlit akurat mamy, nie mamy tutaj spadku jeszcze. W stosunku do ubiegłego roku na przykład nasza szkoła to jest kwestia trzy osoby, natomiast zatrudnienie odrobinę tutaj zmalało. Natomiast są to kwoty, które są dokładane do całej sieci szkół. My tutaj będziemy się zastanawiać, w jaki sposób to zrobić. Ja mam częste spotkania z dyrektorami. Są mechanizmy znane. Może ten oświatowy wątek nie ciągnąć, bo on jest w nieskończoność wyszedł. Ale chcę tutaj panu powiedzieć tak, że oczywiście, że zdanie dyrektorów jest bardzo ważne, ale tak trzeźwo myśląc, te oszczędności są bardzo ograniczone, których dyrektorzy mogą dokonać. Taka jest prawda. W tym systemie jedyną ścieżką, jeżeli byśmy tak chcieli osiągnąć, żeby gmina dopłatę do oświaty miała jeszcze mniejszą,
jest reorganizacja szkół. Nie ma innego wyjścia. Co oni zaoszczędzą, dyrektorzy, tam w skali roku? Niewiele. W tym systemie, jaki jest, niewiele. Natomiast w tej chwili czekaliśmy, że, bo były takie symptomy, że rząd zmieni pewne działania, zmieni w karcie nauczyciela pewne zapisy, bo cały czas, powiedzmy szczerze, to jest takie przekomarzanie się. Rząd, państwo chce, żeby samorządy to załatwiły sobie ten problem. Samorządy by wolały, żeby może odwrotnie, niech rząd da pewne zmiany, a najlepsze by było zwiększenie subwencji, by wszystko było pogodzone w tym momencie. No póki co nie widać takich zmian, więc czy wcześniej, czy później ten problem będzie musiał być rozwiązany, oczywiście. Na tą chwilę, no taka jest też prawda, nie będę ukrywał w imieniu Rady, nie ma większości dla pomysłu przekształcenia, co nie znaczy, że tak będzie trwało wiecznie. Chodzi tutaj o małe szkoły, o zespół w Rybnicach, bo to wokół tych tematów cały czas rozmawiamy. Natomiast, no mówię, dla nas, dla samorządów były lepsze te zmiany takie ustawowe. Przecież się mówi, że ta subwencja nie wystarcza do końca. Ale z drugiej strony, to co pani burmistrz powiedziała, rząd mówi, gminy, macie takie mechanizmy, że tak sobie to ustawcie te szkoły, żebyście nie dopłacali ani złotówki do tej subwencji. Jest to możliwe, ale wymaga głębokich zmian. Wymaga głębokich zmian, trzeba sobie powiedzieć, głównie to też tak uczciwie powiem, kosztem nauczycieli. Kosztem nauczycieli. Nie ma nic za darmo. Nie uczniowie. Nie ma nic za darmo w tym wszystkim. Bo jedni stracą pracę, drudzy mniej będą zarabiać przy takim przekształceniu. To jest też druga prawda tego wszystkiego. Ale mogą i więcej. Tak. To się jak się szkołę prowadzi. No, wymaga to, mówię, pewnych zmian i tak dalej. Natomiast oczywiście trzeba to tak zrobić, żeby to jakoś pogodzić. No, uczniowie są bardzo ważni. Mówimy, że najważniejsi. No, ale też, powiedzmy sobie, no, jest takie ludzkie podejście. No, najlepiej, żeby tą redukcję w sposób naturalny zachować. Żeby odchodzący na emeryturę nie zatrudniać więcej. No, dzisiaj też jest taka prawda, nauczyciel, który odejdzie, nie znajdzie zatrudnienia. Nie znajdzie zatrudnienia, bo pytam się, gdzie, jak mówimy, że trzeba ich zredukować, bo jest za dużo. Bo jest za dużo. Natomiast problem jest i często, zresztą jak ktoś śledzi sesję, to widać, że on wraca. Umówiliśmy się ostatnio na wspólną taką posiedzenie, gdzie ten jeden temat będziemy dyskutować. Także chcę powiedzieć, że z jednej strony na tą chwilę nie ma jak gdyby decyzji, ale umówiliśmy się i będziemy dyskutować tą sprawę, powiedzmy, bo no zobaczymy, będą wyliczenia, ile w roku następnym będzie ta dopłata wynosiła. To też jest pewnym wskaźnikiem do decydowania, czy to dużo dopłacamy, czy mało dopłacamy. Trzeba coś wybrać, prawda? Jest to trudny temat, bardzo złożony, bo i ludzki, bo to się wiąże też z zatrudnieniem, z miejscami pracy, z uposażeniem, ale no, jakieś rozwiązania, czy wcześniej, czy później, będą musiały zapaść. Oszczędności generowanych przez poszczególne szkoły. Ja to mówiłem to w kontekście właśnie reorganizacji. I pewnie jeżeli chodzi o szkołę w Rybnicach, to tutaj te organizacje będą duże, no nie wiem, nawet stworzenie, o czym się mówi, zespołu, to jest jakaś taka chyba będzie najmniejsza ta organizacja. I chodzi właśnie o te szkoły mniejsze. Kiedyś było coś na różnych filialnych, prawda, że jest szkoła jakaś tam w miejscowości, szkoła filialna w miejscowości mniejszej, gdzie tych dzieci jest. To jest dobry kierunek. Więc też to w jakiś sposób może powodować. Ale niekoniecznie. Może jeszcze w tej sprawie. Podam państwu taki przykład nie z naszego terenu, żeby nie mówić, że kogoś poruszam, czy kogoś przymuszam, czy mam taką misję. Faktycznie mechanizmy są, samorządy mają, z nich korzystają i mają oszczędności. Natomiast u nas w Lubczach, w Lubczy, jest piękna szkoła, w której pracowałam, byłam dyrektorem. Piękna wyposażona, ale dzieci jest bardzo mało. I klasy są bardzo mało liczne. Ba, w tym roku już nie będzie klasy pierwszej. Więc sześcioklasowa szkoła już nie będzie miała klasy pierwszej. Nie mówiąc, ile jest nauczycieli. W Woli Łódzkiej, w Lubczy, i dalej będzie budować salę gimnastyczną z problemami. W Lubczy na to.
byłam na spotkaniu z rodzicami i z nauczycielami, doszliśmy do wniosku przez wiele różnych dyskusji, że właściwie jedynym rozwiązaniem, żeby zapełnić tą salę klasową na nowo powstanie, jest przemieszczenie dzieci z Lubczy do Woli. Tak jak to było parę razy zrobione, z Woli do Lubczy. Czyli powstanie zespołu szkół Wola Lubcza, a jeden dyrektor, który decyduje, które klasy mają się uczyć na Woli, a której na w Lubczy. Na przykład gimnazjum na Woli i wtedy sala klasyczna piękna dla nich i w Lubczy szkoła podstawowa szkoła. I takie rozwiązanie zaakceptowali Rada Rodziców, Rada Nauczycieli i dyrektor, którego powołam jeszcze na rok. Ale to nastąpi dopiero ewentualnie za rok. Bo proszę Państwa, tu mi też Pani Dyrektor Agata Słusz, więc takie jedno rozwiązanie obliczyła w ten sposób, że właściwie wcielając szkołę z Joanin i z Kowalowej, a nie jednak za więcej nie wzrośnie. Różnica nie wzrośnie. Nie wzrośnie. Bo dopełnią się klasy. Ale to jest tylko przeliczenie, ja nic nie mówię. Dopełnią się klasy. Dzieci można dobić. Ale to są aspekty, jak powiedział Pan Przewodniczący. Utraty miejsc pracy, dowozu dzieci itp. itp. Bądź dowozu nauczycieli tam. To wszystko, proszę Państwa, jest tysiące możliwości, ale to się opiera na algorytmach matematycznych. Bo nie zmieni się liczba uczniów, będzie malejąca, a ja mówię, w tym roku mianowała 7 nauczycieli na awansę do nauczycieli, którzy dostali status nauczyciela Urzędu Państwowego. Więc jakie to jest w ogóle, nie ma możliwości powstrzymania mianowania nauczycieli. Bo to jest awans z urzędu przez my, prawda? I przez kuratorów. Ja, oni się awansują i może być wykończony, więc raz rozumiem. Ale dlaczego skoro lekarz daje, to dlaczego lekarz nie płaci, czyli ZUS? Dlaczego my to płacimy? Więc paranoi jest dużo, ale nie ma woli politycznej, żeby zmienić kartę nauczyciela. Lobbying nauczycielski jest tak duży i związki zawodowe, że my tego nie jesteśmy w stanie zmienić, ani tego nie chcę zmieniać. Ja mogę zmienić tylko sieć szkół za przyzwoleniem rady. Tak wygląda. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Pawlik. Ja mam jeszcze taką drobną uwagę. Firma, która wykonuje linię dociągową, bo te prace są wykonywane teraz w jesieniu, będą jeszcze wykonywane na wiosnę również. No i zwłaszcza tam gdzieś, gdzie wodociąg przechodzi przez Rów, albo gdzie zbocze, ta ziemia już zaczyna spływać do rowu. Nie wiem, czy w ramach tej umowy, którą Państwo podpisali, macie można ich zobowiązać na przykład do po prostu przodnięcia wyczyszczenia tych samolotów przed odbieraniem pracy. Ja to odpowiem na to pytanie, ponieważ prace kanalizacyjne i wodociągowe są w toku, więc te firmy na razie nie robią porządku na terenie, które poruszają. Nie robią, dlatego że po prostu oni zostawiają teren, bo czasami ziemia się musi uleżeć. Ale z przykładu batalionów Barbara wiem i z rozmów z prezesem do Rzecza Białej, że są zobligowani do uprzątnięcia terenu. Nie mają prawa wyjść, bo oni wychodząc z waszych terenów muszą mieć przez was podpisaną zgodę, czyli waszą akceptację, że to, co pozostawili po sobie, jest w idealnym porządku. I do tej pory się nie zdarzyło. Tutaj był pewien problem na batalionów Barbara, ale jest to wszystko już uprzątnięte, myślę. No, w każdym bądź razie to jest w trakcie prac i oni na pewno uprzątną to i uprzątną również rowy, bo oni mają doprowadzić do stanu, jaki zastali. Także to jest na pewno do zakończenia. Jeśli będą problemy, proszę mi zgłaszać. Prezes do Rzecza Białej pilnuje tego, naciska na firmy, które mają tam od nich zlecenie i od nich egzekwuje, żeby to wszystko było jak najlepiej. Inwestorem jest do Rzeczy Białej i trzeba do nich zgłaszać co piątek, dzwonić telefonicznie i nam też również to będziemy też zgłaszać. Może jeszcze w kwestii, gdy pan kurator wypowiadał się na temat też ustawy śmieciowej i kwestii analizy zakładu śmieci. Wydaje mi się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest ustalenie właśnie ceny od osoby. Pan sprawiedliwie nie znaczy porównanie. Więc nie możemy dzielić, ustalać kwoty na numer, gdzie powiedzmy mieszka 5 czy 7 osób, płacą przykładowo te 20 zł i babcia, samotna osoba, która też będzie płacić te 20 zł.
Jaka jest skala problemu, jeżeli chodzi o produkcję śmieci? Decyzja nie zapadła jeszcze, decyzja zapadła na Radzie. Decyzja nie zapadła, Rada rozstrzygnie, jak to ma być. Właśnie mówię, bo czy dzielimy, prawda, zobowiązania ludzi słabszych między siebie, czy bierzemy kar za siebie odpowiedzialność. Więc tutaj jest dyskusja, znów taka sama jak tutaj, prawda, wartości twarde i miękkie. Więc Rada podejmie takie decyzje. Więc tutaj jeszcze w tym momencie. Ten temat mamy już w Udzielnie Mieszkaniowe w Miastach, gdzie tam są naliczone opłaty monitorowe do sobie od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie. Znaczy ja się nie opowiadam za jednym czy drugim, tylko przedstawiałem obraz, że moim zadaniem jest wyliczenie skutków jednej, drugiej tam jakby wariantu. Pani burmistrz kieruje wniosek na radę, żeby no coś przyjąć, wybór jakiejś metody wyliczenia. I wtedy rada, ja to podkreślałem dwa razy, będzie stała przez piekielnie trudnym zadaniem. Głos to nie jest głos krytyki. Ale to nie opieramy krytykę, nie opieramy to. Dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście sami Państwo widzą, że to są ogromne skutki, bo przywołana babcia rzeczywiście może mieć krzywdę, mało. Ja mogę też być zadowolony, mam gospodarstwo póki co dwuosobowe i mogę być zadowolony. Natomiast ja ze swojej strony no, muszę widzieć i muszę rekomendować pani burmistrz, że pani burmistrz będzie przedstawiała to Radzie, że no, czy się decydujemy na jakiś solidaryzm społeczny, że no, te rodziny wielodzietne czy i tak dalej będą ponosiły koszty, czy nie, czy będziemy liczyć od obywatela. W deklaracjach państwo tam będziecie mieć takie, że ile zamieszkuje osób, będziecie deklarować. No i będziemy to analizować, ile tych osób, jakie to obciążenie będzie i tak dalej. Czyli jest zameldowany. Bo tam będzie zameldowany. Nie zamieszkały, bo studenci na przykład mieszkają w swoich miejscowościach, a wcale ich nie ma, nie mieszkają, więc to jest problem wielowarstwowy. Dużo jest za granicą. Pobyt stały ma tutaj w Ryglicach. Tak, pobyt stały ma w Ryglicach, a mieszka za granicą. Więc czy faktycznie mieszkających, czy zameldowanych? Czy od osoby, czy od mieszkańca, no to są właśnie dyskusje, które można by dyskutować i na sesji też. To będzie duży wybór, ale mamy, tylko mówię, cztery metody, w tym dwie pasujące do terenów wiejskich i na których się będziemy musieli zdecydować. Bardzo dobrze. Mieszkańcy też się powinni na ten temat wypowiadać. To nie jest też tak. Że pójdzie temat na sesję, radni przegłosują i my jesteśmy skazani na ich decyzję. Trzeba wysłuchać opinii społeczeństwa. Ale dobrze, że pan to przypomina, bo jak mówiłem, że my będziemy te uchwały podejmować nie raz w październiku czy w listopadzie, tylko w przedziale czasowym, bo będą jakieś tam pole do konsultacji społecznych, prawda? Do wypowiedzi się. Ja mam zwyczaj, że po przedstawieniu pani burmistrz zawsze jakieś tam koncepcji wysyłamy do sołtysów. To jest ta pierwsza grupa, która ma wiedzę i powinna tam z mieszkańcami na ten temat rozmawiać i wracać. Bo radni no to już mają taki wstępnie obrobiony materiał. Często się powołujemy, rekomendując radnym, że sołtysi to nam takie informacje no, odpowiadają, że w tym kierunku, a w tym powinniśmy iść. Ale oczywiście, jeżeli będzie przyjęta już taka zdecydowana, która metoda, no to liczymy, ja przynajmniej liczę na to, że mieszkańcy się tu też wypowiedzą i na pewno nie będzie tak, że będzie coś pokątnie, bo pani burmistrz zawsze mi mówi, żeby kierować to na stronę internetową, do gazety dać, do sołtysów dać. Wcześniej dyskutować nie, jak będzie uchwalone. Mamy parę kanałów, gdzie wykorzystujemy to i dajemy. Te uwagi czy opinie można bezpośrednio do swoich radnych kierować, bo oni też powinni sobie wyrobić sobie pewne zdanie na ten temat, prawda? Więc nie żeby tylko miał takie wąskie spojrzenie, bo jak wysłucha jednego, drugiego, dziesiątego mieszkańca, to już będzie miał jakąś opinię większościową, bo każde z tych rozwiązań ma plusy i minusy. To nie ma złotego. Kwestia jest wyboru pewnego. Dyskusja jest jak najbardziej wskazana. A ja ze swojej strony mogę zapewnić, że jak już będzie jakaś opcja poddana pod dyskusję i przygotowana do dyskusji, to ja
teraz organizuję zebranie mieszkańców, na które zaproszę radnych rygielskich i wtedy mieszkańcy mogą swój głos podać tutaj do informacji radnych, żeby radni wiedzieli, jaka jest opinia mieszkańców na ten temat. Więc tutaj jest wszystko wyznaczone. Bardzo proszę. Odnośnie siebie, to ja uważam, że najprościej by było płacić za głowę, nie przeliczni. Bo to jest tak samo, jak przeliczacie Państwo ilość osób odnośnie korzystających z wolnociągu. Płaci się za wstęp. Jedna osoba się kąpie przykładowo 3 razy w ciągu dnia, a druga się kąpie raz w tygodniu, prawda? Tak samo jest ze śmieciami. To nigdy tak nie dojdzie. Na Zachodzie rozwiązali ten problem, jest wagowo oddawany. Ja przykładowo, mówiąc na sobie, segreguję śmieci, płacąc co miesiąc, a oddaję co drugi. No bo nie. A widząc po sąsiadach, że drudzy mają 3 razy tyle. Nie wiem skąd oni to biorą. Nie segregują. Tu też jest kwestia zastanowienia. Bo dlatego przykładowo u nas jest 6-osobowa rodzina, a nie produkujemy tego, co muszę za to zapłacić, prawda? Ma pan rację, jeżeli pan nie pali obok piecu, to ma pan rację. Natomiast segregacja jest taka, że żeby to samemu nie oczyszczać się, tylko specjalistyczne zakłady profesjonalne oczyszczały. Proszę pana, metod jest tyle, co samorządów. I metod jest tyle u nas 21-23 lat. I skąd pieniądze? Może kiedyś będą. Może dojdzie do tego, że wprowadzamy ustawę śmieciową, będziemy wagowo oddawać śmieci, ale najpierw się musimy segregować i nauczyć. Tam dziecko w przedszkolu, proszę pana, nie wyrzuci chleba razem z papierem. Tam dziecko ma, od razu widziałam w przedszkolu programy, który się uczy i mówi. Tam dziecko matce uwagę zwraca. Zresztą zwraca i się edukuje matkę. Natomiast mówię, wróci się raz segregowany, takie kary, że każdy się dociera. Nie ma tej możliwości, a każdy złotówkę oszczędza, tak samo euro oszczędza. Ja nie wiem, czy wyjdziemy do strefy euro, ja nie wiem, co będzie potem. Natomiast wiem, że jeżeli będziemy w Unii, a chyba będziemy, to musimy się uczyć od nich wielu kultury obycia, samorządności, demokracji, nie klik i tak dalej, i tak dalej. Wiele, wiele różnych rzeczy. Musimy dyskutować o wszystkim otwarcie, a nie za plecami, bo tu kamera nic nie pomoże. Trzeba dobrą wolę wszystkich mieszkańców, żeby dyskutowali o wszystkim. Nas jest więcej radnych i zaangażowanych niż mieszkańców, proszę Państwa. I też przyjdą inni mieszkańcy, co innego powiedzą. Trzeba się spotykać, doskonały pomysł, Pani Krystyno, i trzeba się spotykać i dyskutować, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić. Ja nie jestem alfą i omegą. Ja nie wymyślam. Ja daję pracownikowi zadanie, on rozmyśla, rozważa, kalkuluje, był na spotkaniu w Krakowie, w Tarnowie, ale proszę Państwa, trzeba brać pewne zasady pod uwagę. Trzeba brać pod uwagę, że się inwestuje. Jesteśmy również udziałowcem spalarni śmieci w Tarnowie. Jesteśmy udziałowcem również wysypiska śmieci jakiegoś tam, bo są normy unijne, które każą tak, a nie inaczej. I tu trzeba to brać pod uwagę, że my nie możemy na przykład sobie wziąć jakiejś ręki, jak to była, żeby sobie wchodziła śmieci źle o głowie, zakopywała, że to jest niemożliwe w dzisiejszych czasach. Czas się zmienia, nie Państwo wiecie, o czym mówię. Dzisiaj musi być wszystko zrobione zgodnie z literą prawa. I dlatego mówię, można rozważyć ważenie śmieci, ale gdzie i kiedy? Nie ma tych możliwości finansowych. To by był jeszcze większy koszt. Więc trzeba liczyć na worki, na pojemność. Natomiast jeżeli ktoś będzie segregował, to będzie miał mniej i taniej, bo segregowane śmieci są tańsze. Jak opon nie będziemy palić w piecu, to będziemy mieć zdrowe środowisko. A dojdzie do tego, że będziemy zakładać, proszę Państwa, w Małopolsce czujniki dymu, dlatego, że najgorsze środowisko jest w Małopolsce. Te dzieci nie chorują od rozpaczy pani, mówię pani, tylko chorują od skażenia środowiska. W Krakowie jest taki smog i w tych małych miejscowościach, że na nie zdajecie ze sprawy, co ludzie palą w kominach. To w ogóle są doliny, to wszystko osiada poniżej, to są tlenki, takie skażenie, że te babcie w ogóle nie mają czym oddychać kompletnie. I u nas to samo, bo jesteśmy na czarnej mapie Małopolski, nasze Legnice również, bo tutaj jest kotlina i to wszystko wiewa do nas, tak jak w Małopolsce. W Krakowie już nie na czym oddychać. Więc dojdzie do tego, będzie ustawa śmieciowa, za chwilą czujniki z kominów. I będziemy takie same kary płacić jak oni. Oni tam nic nie walczą. Niestety, prawa rozwoju są takie. Biedni dostają zawsze gorzej, bo lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym, prawda? Ale trzeba jakoś pośrodkować. Patrzę na te socjalne sprawy, patrzę na tych ludzi biednych i ja wiem, że pan tu będzie stratny na tym rodzaju.
No ale niech pan segreguje, skoro pan segreguje dalej, doskonale to robi. Będzie pan miał taniej przez to. Bo by pan ich coraz mniej miał wyślić. Można odzyskać część, wiadomo, że można jest, czy możemy się odzyskania i tak dalej. Więc tutaj mówię, no prawa są dla wszystkich jednakowe i nie ma na to rady. Jesteśmy w Unii Europejskiej, a kto był, to wie, że tam jest demokracja wysoce postawiona i naprawdę demokracja, która polega na dyskutowaniu i dochodzeniu do pewnych wniosków. Naprawdę daleko nam do tego, potrzebne olbrzymie środki, ale myślę, że następne rozdanie to w Unii będzie właśnie na dofinansowanie tych uchwał, które teraz wprowadzamy, dofinansowanie ekologii, bo strasznie na ekologię stawiają, naprawdę szalenie, więc nawet już się mówię o budowaniu związków suszanych, które się pojawiają w całej Europie i na świecie, budowaniu zbiorników retencyjnych następnych, czyli już nie tylko retencyjnych, ale turystyczno-rekreacyjnych, żeby te zbiorniki były, żeby była woda, żeby była ta regulacja i retencja na dole, taka jaka powinna być, żeby w każdym miejscu musi być ze 3-4 zbiorniki, żeby była i turystyka, i zbiornik, i woda w razie suszy i tak dalej. Więc to wszystko już troszeczkę inaczej wygląda niż na początku, więc myślę, że tak źle z tym rozdaniem nie będzie następnym. Te dwa lata będą ciężkie, ale mówię, na 2013 już mam pieniądze praktycznie na programy, a 14 lat już przytrzymamy, te szkoły już mamy i nie wiem co jeszcze, ale może prąd będzie więcej wyłączać. A propos prądu, mam bardzo dużą oszczędność na wyłączaniu. Dziękuję Państwu, że przyznaliście wyłączać to prąd. Jest przeliczone po roku i jest duża różnica między prądem, gdzie się paliło całą noc w ulicy, a kiedy są wyłączane. Więc na koniec roku Państwu przedstawi księgowa tą oszczędność, ale naprawdę jest duża. I cieszę się, że Państwo się zgodzili na to, bo bez Waszej zgody tego bym nie mogła zrobić. Także jest wiele pomysłów na oszczędzanie jeszcze, żeby się cięższe spotkania. Ja mam tylko jedną prośbę, czy wszystkie spotkania muszą być w niedzielę? Czasami bym chciała osób zjeść w domu, bo wiem, że już gminy odchodzą od tego, że na przykład spotkają się w sobotę albo w piątki po południu i siedzą, dyskutują, aż dochodzą do wniosku. Już mało gdzie są zebrania miejskie w niedzielę, bo niedziela to jest dzień święty. Powinniśmy się święcić nauczycieli, papieża itp. Jeżeli byście Państwo doszli do tego kiedyś do wniosku, to na przykład piątek po południu albo sobota po południu jest naprawdę dobrym również dniem, a nie koniecznie dzień święty. Dzień święty należy święcić, jak tylko zajadam mówią, a nie koniecznie, że się będziemy o naszych tutaj problemach gospodarczych rozmawiać. A takie jest również przy okazji. Proszę bardzo. Pani wspomniała o prośbie wyłączania prądu. Ja jestem za tym, tylko dlaczego tu Polska, począwszy ode mnie, jest wyłączane o godzinie 19? Na niektórych ulicach są czujniki założone, proszę odpowiedzieć. Ale też odpowiem, to wszystko jest w ogóle wyłączone, jak nie zauważyłeś. No, to może, tam światło się nie świeci, jest to zgłoszone i jest jakaś awaria. Ale ja chciałem jeszcze... A niektóre mają czujnik, nie muszę się przeprosić. Ja chciałem panu uspokoić, bo te metody, co pan wspomina, to są nam znane. Znane są, że ludzie ważą, że każdy dom czy obywatel nawet może mieć kod kreskowy. To dzisiaj te rozwiązania są znane. Tylko problem jest z tym, że nie ma infrastruktury pod to. Nie ma. Ale uspokoję w ten sposób, że budowana spalarnia i sortownia w Tarnowie, sortownia śmieci, ona już jest budowana bardzo nowocześnie i ona będzie te czytniki wszystkie tam wszędzie miała. Na początek idzie tak, że będą identyfikować bardzo dokładnie skąd, tam z gminy tej Żarno czy z gminy Ryglice. Ale kolejna faza w tych segregacji, w tych gospodarowania odpadami ma być właśnie taka, że samochody będą wyposażone w czytniki. Musi tych samochodów przede wszystkim być więcej. Dzisiaj taki samochód jak jedzie i zbiera śmieci, to podam taki przykład, że może maksymalnie zebrać z 200 gospodarstw jeden samochód śmieci, z 200, nie więcej. Przy czytaniu spowalnia do 140, góra 150, ale 140 zakładają fachowcy. Więc musi być samochodów więcej, musi być czytników więcej, musi być wszędzie kamer więcej. I nie tylko w Ryglicach, ale to musi być jakby powtarzalne w Tarnowie na sortowni i spalarni. Biegli, spece, eksperci, fachowcy nad tym pracują i tak będzie i u nas. Dokładnie tak będzie. Tylko dzisiaj w 2013-2014 roku jest to niemożliwe, ale będzie to szybko. Być może już w 2015-2016 roku będzie to już działało u nas też. Dziękuję.
To jest, wszystko zależy od infrastruktury. Myśmy też na początku w ogóle wyszli, żeby zrobić każdemu gospodarstwu kod kreskowy. I już żeśmy na tym etapie się zacięli, no bo już kto by to kupił, gdzie mamy to zrobić. Znaleźliśmy, ale co dalej z tym kodem? Nie da rady. Nie da rady, bo następne w tym łańcuszku nikt nie powtórzy nam tej sytuacji, żeby odczytał i zweryfikował nasze dane. Ale na pewno dojdziemy, na pewno, to jestem przekonany. Może trzeba w kierunku do ograniczania się z ilością produkowanej śmieci. Spróbujmy. Wystarczy. Jak jest w Niemczech? Za każdą butelkę się płaci, nikt butelki plastikowej nie wyrocznie. Ale to jest prawda. Cena napoju jest równa cenie tej butelki plastikowej. Sama się spotkałam ostatnio z tym. 15 centów. Równa cenie napoju. Nie opłaca się wyrzucać. Nikt jej nie wyrzuci. Czy jeszcze coś? Proszę? No a są. A co jeszcze godzina już? Czy są jeszcze jakieś pytania, jakieś uwagi? Ja mam wniosek na przyszły raz do SP Lipice, żeby na przyszłość zagrzała lekko salę, bo my tu umarzamy wszyscy. A to brawa już tam mają. Brawa, oszczędności bardzo. Dobrze, to będziemy następnym razem wybrali. Dziękuję Państwu bardzo. Zebranie uważam za to.